Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy, dzień dobry. Kochani, standardowo, zwyczajowo pytamy Was w pierwszym pytaniu tego webinaru, czy nas widać, czy nas słychać, czy wszystko jest w porządku i na YouTubie, i na Facebooku, więc bardzo serdecznie witamy, dzień dobry i napiszcie od razu, czy widzicie, czy słyszycie, bo to jest bardzo ważne, żeby ta treść merytoryczna, która na dzisiaj została przygotowana, no po prostu popłynęła do Was niczym niezmącona, niczym niezamglona i wszystko było ok. Także poproszę, aby osoby oglądające nas na Facebooku, na YouTubie napisały, czy widać, czy słychać. Witamy pierwsze osoby. Standardowo gospodarstwo Maruszewscy, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Są z Pozdrawiamy. nami, no, nie mogłoby zabraknąć tutaj Państwa Maruszewski, bardzo serdecznie witamy. Kochani, piszcie, czy widać, czy słychać. Oczywiście jest z nami Zbyszek, z którym poprowadzimy ten Dobry wieczór webinar Państwu. i pozadajemy pytania. Tak, kochani, dzisiaj troszkę odbiegamy od naszej standardowej tematyki. Do tej pory brylowaliśmy tu w tematach nawożenia, żywienia, ochrony, biostymulacji, w najróżniejszych aspektach technologicznych, a dzisiaj postanowiliśmy troszkę tak przed sezonem dotknąć nieco inny temat. Temat, który jest równie ważny jak cała technologia, a może nawet ważniejszy w dobie tych szalonych zmian, które się dzieją na rynku, tych gwałtownych wzrostów cen, środków produkcji, tego wszystkiego. Zaprosiliśmy tutaj specjalistę nad specjalistów z zakresu budowy marki. Budowy marki owoców jagodowych. Zapewne Państwo znacie tą osobę, pana Macieja. Serdecznie witamy. Witam. Osobę, która nieodłącznie się nam kojarzy z Czas na polskie owoce, tak? Czas na owoce jagodowe z tymi kampaniami promującymi. I dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie troszkę z innej strony o owocach jagodowych. Ja myślę, że my daleko, Zbyszku, nie odbiegamy od tego, czym się zajmujemy na co dzień, bo na co dzień zajmujemy się tym, aby plantatorzy, nasi podopieczni, osoby, które nas słuchają, miały wysokie plony najlepszej jakości, a ta jakość jest doceniana przez konsumentów. I dzisiaj porozmawiamy nie od strony, jak tą jakość budować poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, ale jak tą jakość wyróżnić, jak ją dostarczyć do naszych konsumentów i o tym jeszcze dobrze opowiedzieć. I dlatego gość z jednej strony nietypowy, ale z drugiej strony dla mnie to się wszystko pięknie wiąże w jedną całość, tak? Nie sztuką jest dobrze produkować, sztuką jest też i sprzedawać, i dobrze o tym mówić i pokazywać. I temu dzisiaj poświęcimy nasz webinar, dlatego witamy wszystkie osoby. Oczywiście Karol, truskawki od Karola, witamy serdecznie, pewnie siostra Witamy nas Karola, ogląda. witamy całą rodzinę. Ja tutaj wywołuję Państwa Maruszewskich, Karola z siostrą, dlatego że oni w czwartym bloku Kongresu Jagodowego, który odbył się 4 lutego w hotelu Panorama, mieli fenomenalne wystąpienia. Ten blok był zapoczątkowany właśnie wystąpieniem Macieja, tak, który pokazywał kampanię Czas na polskie superowoce, połowa sukcesu, ale później to właśnie plantatorzy pokazali swoje konkretne przykłady. Jak to robią, od czego się zaczęło, i to były fenomenalne przykłady. Ale spotykamy się dzisiaj, aby ten temat, który został na kongresie zapoczątkowany, rozwinąć, rozpędzić, rozwinąć. Dlatego, kochani, witamy jeszcze raz Was wszystkich serdecznie. Napiszcie, czy widać, czy słychać, i liczymy na to, że tutaj w komentarzach, zarówno osoby oglądające nas na Facebooku, na YouTubie, bardzo będziecie aktywni, będziecie pytać, zadawać pytania do nas, do naszego gościa, a my będziemy się starali na to wszystko odpowiadać i dawać Wam po prostu wiedzę i wartość, tak żebyście mogli przed tym nadchodzącym sezonem no, naprawdę dobrze się do niego przygotować. Nie tylko od strony agrotechnicznej, ale również i od tej marketingowo-promocyjnej. Nie wiem, czy to tak szumnie zabrzmi, ale po części też. Także, panie Macieju, co my jeszcze nie powiedzieliśmy? Zaczęło się od borówki, prawda? To był pierwszy gatunek, który gdzieś tam na tapecie był widoczny. Zaczęło się od borówki i historię, i tą historię dzisiaj jeszcze opowiemy, ale wtedy było bardzo inspirująco, a przynajmniej na początku chciałbym, żeby dzisiaj było tak z pokorą, bo nie jesteśmy pępkiem świata, nawet jak ktoś rano wstaje i mówi, że muszę sobie kupić truskawki,
na dobry dzień, no to i tak te truskawki są tylko narzędziem do tego, żeby mieć dobry dzień, tak? Nie są celem samym w sobie. Ale chcę, żeby było inspirująco, zwłaszcza dla tych, którzy już jednak parę kroków przeszli i mają trochę doświadczeń. Tak, bardzo bym chciał ich też dzisiaj zainspirować. My z Leszkiem pamiętamy, przepraszam, bo chciałem nawiązać do takiego wydarzenia jagodowe mistrzostwa świata w piłce nożnej. I rzeczywiście to były mistrzostwa świata, bo w skład drużyn jagodowych wchodzili głównie obywatele polscy, ale byli też z innych krajów goście. Cztery drużyny, borówkowa, truskawkowa, malinowa i pożyczkowa. I pożyczkowa, tak. Cztery wtedy drużyny. Ze Zbyszkiem mieliśmy przyjemność reprezentować truskawkę i dwukrotnie w tych mistrzostwach zdobyliśmy wicemistrzostwo. Pokonały nas maliny, ale jeszcze się odegramy. Prawda, Macieju, że jeszcze wrócimy do tej czas. Tak, przyjdzie czas i pora, damy radę. To jest strasznie ciekawa rzecz. Tam rzeczywiście jakiś młody chłopak, który na stałe mieszka we Włoszech, gdzieś tam w jednej z tych drużyn zabłysnął. Ale kiedy ten projekt, mały projekt robiliśmy, tak? Przez 3 miesiące rozmawialiśmy o tym, formowały się drużyny, kapitanowie i tak dalej. Panowie, uwierzcie, że nikt nie zadał pytania, dlaczego to kopanie na prowincjonalnym boisku nazwano mistrzostwami świata? Nikt nie zadał tego pytania. To było znamienne. Mnie się wydaje, że dlatego, bo ludzie, którzy jechali tam w tych busach, autokarach, na te mecze czuli się, że są znakomitymi producentami. Że w co drugim z tych gatunków są najlepsi na świecie, że mogą grać. Mogą grać w tych mistrzostwach. Mogą w tym sensie ten projekt jest bardzo rozwojowy, bo fajnie, żeby takie mistrzostwa rozgrywać. Halo, halo, widać, słychać? Tak. Tak. Powiem jeszcze jedną ciekawostkę. Jak wszystko pójdzie dobrze, to spotkamy się w tym roku na Błoniach Stadionu Narodowego i wrócimy do tych pomysłów. O, proszę. To już czekamy, już zaczynamy od marca, Albert, trenować. Tak. Zgłaszamy ze Zbyszkiem gotowość. Czekamy tylko na powołania do narodowej kadry drużyny truskawkowej, w której będzie nam z ogromną przyjemnością po prostu grać i wspierać, tak? I to, co się wtedy fajnego działo, tak? Przez zabawę, przez nawiązanie. Pierwsze te mistrzostwa, ja tylko przypomnę, odbyły się w roku 2018. Wtedy były mistrzostwa świata w piłce nożnej w Rosji. Wielkie wydarzenie i, prawda, owoce jagodowe i mistrzostwa świata połączyć w taki sposób prawdziwe mistrzostwo świata. To był borówkowy projekt. Ten projekt się nazywał Lato z borówkami. Zresztą mam do niego wielki sentyment, jak lato z Rabiem. To był dobrze nazwany projekt. Ale ta integracja sprawiła, że historia potoczyła się szybciej. Że wielu ludzi, wielu liderów branży powiedziało, musimy zrobić krok do przodu. Także było to siedmiu, takie, a teraz takie niewinne, jest... tak, 10, jeśli nie 11, ale to o tym też wyliczymy wszystkich dzisiaj. Wyliczymy wszystkich, wrócimy do tego. No właśnie, zaczęło się od borówek, a przepraszam. Tak, ja chciałbym tak jeszcze zadać pytanie, zanim przejdziemy do tego meritum, do tej głębokiej dyskusji, jak to po kroku budować tą własną markę. Ja przypomnę jeszcze raz, chociaż gdzieś tam kiedyś już o tym wspominałem, kilka lat temu na jednej z konferencji w Holandii, w Niderlandach obecnie, tak, słyszałem taką rozmowę, gdzie, no nie będę cytował tego dosłownie, ale klucz tej rozmowy między Holendrami a Niemcami wyglądała mniej więcej tak, że to dotyczyło, od razu powiem, jabłek, że Polacy potrafią wyprodukować świetne owoce, tak, natomiast na szczęście nie potrafią ich jeszcze dobrze sprzedać, bo w momencie, kiedy się nauczą, to będziemy mieli duży problem, tak? Upłynęło kilka lat. Nauczyliśmy się już, czy jeszcze? Panie Macieju. I jestem pod wrażeniem, bo fajnie, że na samym początku właściwie jest okazja, żeby zdefiniować cel, najambitniejszy cel tej naszej rozmowy. Ja słyszałem inny dialog w Berlinie. Dwóch ludzi z branży rozmawiało o tym samym i powiedziało, jeden do drugiego mówi tak, ja trzymam za was kciuki, żebyście się nauczyli. Wiesz dlaczego?
bo przestaniecie zaniżać światowe ceny. Wow. No za tak. Dobrzy jesteście, żeby to był wasz główny wkład. Wow. Także my tu dzisiaj będziemy chyba rozmawiali właśnie o tym, żeby mikrodziałaniami u Marka, Alberta czy Karola, ale dużą świadomością, budować w branży taką kulturę, w której moglibyśmy właśnie na ten poziom wejść. Czyli wykorzystać te wszystkie kompetencje i absolutnie fenomenalny klimat do produkcji tych owoców, do tego, by pociągnąć świat do przodu, by nauczyć i zainspirować świat do nowych rzeczy. Nie chcę powiedzieć, że dla pieniędzy, ale no przynajmniej po to, żeby już nie zaniżać światowych cen, jak to ma miejsce w przypadku wielu, wielu gatunków. Dlatego to, co robią jagodowe, jest takie inspirujące. Dlatego tak przychylnie na to patrzą inne owoce, tak z zaciekawieniem i warzywa, bo w sumie dotykamy tych samych, mamy te same marzenia i te same problemy na drodze do ich spełnienia. No właśnie, jak to dobrze zrobić? Jak, od czego zacząć w ogóle? Gdzie jest ten pierwszy krok? To jest znowu dobre pytanie i zanim rzeczywiście tak ruszymy ostro do przodu, to powiem, że oczywiście tego typu spotkania są trudne, tak? Ponieważ nasze audytorium jest na pewno bardzo zróżnicowane. Różne są doświadczenia i musimy po prostu iść raczej intuicyjnie, zadać sobie pytanie, czym jest marka i czy my rzeczywiście jesteśmy tacy, ten nasza branża, nasz sektor, czy rzeczywiście musimy mieć tak niską świadomość i tak mało mark? Czy jesteśmy na to z jakiegoś powodu skazani? Bo nie należymy do Ligi Mistrzów, tak? Tam są proszki, motoryzacja, tam jest kilka lig i jesteśmy rolnicy, producenci warzyw i owoców. Dlaczego tak jest? Jeśli mogę się tutaj a propos tej Ligi Mistrzów wtrącić, okej, nie należymy, ale możemy tam być i czasem mamy takie przebłyski, jak nasza krajowa drużyna się do Ligi Mistrzów dostała i z potentatem europejskim, światowym, remis 3-3 w Warszawie, to jest coś pięknego. Myślę, że takie, jeśli tak wysoko się będzie celowało, to czasem takie marzenia się spełnić mogą. Coś pokażę, jeśli Państwo pozwolicie. Pewnie, czyli co, już zaczynamy, kochani, powoli tą naszą prezentację. Ja tutaj jeszcze woli kwestii technicznej. Od Pauliny pytanie jest, czy transmisja będzie zapisywana. Ta transmisja będzie zapisywana na Facebooku, na YouTubie, zostanie. Oczywiście będziecie mogli do niej wracać, ale zachęcamy, żeby słuchać na bieżąco, zadawać pytania, wrzucać w komentarze w czasie prezentacji, bo wtedy będziemy mogli się do nich odnieść i pomóc. Cóż, chyba powoli, myślę, panowie, będziemy mogli startować, zaczynać. Tak, zaczynajmy. Sam jestem mocno zainteresowany i jak krok po kroku się buduje tą markę indywidualną. Musimy dbać o pana Manfreda Skrzypczyka i zostawimy go na finał, na puentę. Ale prawda jest taka, że możemy się wszyscy od niego bardzo wiele nauczyć. Ja mam pytanie, czy to, co widzimy, to już jest marka? Początek. To jest pytanie, prawda, do tych wszystkich, którzy nas oglądają. Napiszcie, kochani. Co trzeba mieć, żeby ktoś powiedział no nawet o człowieku przecież tak możemy powiedzieć. Bardzo solidna firma, tak? Oj, jeżeli o nim mowa, to tak. To fajnie, że takich markowych będziemy mieli producentów. Czy to, co tutaj widzimy, logo, kapelusz, który jest atrybutem pana Manfreda. Co to jest? Chciałem się podzielić z Państwem taką refleksją, że widziałem naprawdę w życiu wiele branż, które były przeświadczone o swojej wyjątkowości. Jedną z takich branż było mleczarstwo, ale ja wtedy miałem okazję pracować po stronie Tetra Paków, globalnej firmy, która na całym świecie uczy rolników i mleczarnie, prawda, marketingu. I widziałem prezesów, którzy wybrali taką brandingową drogę i takich, których udziałowcy, rolnicy w tych spółdzielniach powiedzieli, że nie będziemy tego robić, że kupimy, panie prezesie, za te wszystkie pieniądze jakąś okazałą technologię.
jakiś, przyjechało kilka ciężarówek z tą nierdzewką wszędzie i po paru latach te wszystkie firmy musiały to wszystko sprzedać oczywiście po cenie złomu, a kupującymi były wielkie polskie mleczarnie, które zbudowały w tym czasie marki. Chciałem puścić coś Państwu. Proszę o dźwięku, pamiętasz? Tak. Dobra. Byśmy się tak naprawdę zastanowili, słuchając przez tam półtorej minuty, czy rzeczywiście rolnik nie może stworzyć profesjonalnej marki, czy nie może mieć profesjonalnej reklamy, czy my jesteśmy, jakaś klątwa nad nami wisi? The sun is up, the milk is chilled, it's gonna be a good one. Yo, 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 I'm rolling in my messy on a summer's day, chugging cold milk while I'm baling hay. Yo, Valley's approach is common sense, harmony in nature takes precedence. Arise my pride, that's why you never see it dirty, and I love it here, man, that's why I'm never leaving early. I'm looking good in my cap and my shirt, I'm representing for the west, so hard it hurts. Yeah, we make this look easy, cause we're proper modern with this farming, believe. Wind turbines are shining, baby. It's solar farming, no buts, no maybes. And here we're down with the Soil Association. And we do lots of what? Conservation, sustain, maintain. It ain't a thing. We set the bar. Real leaders by far. Yo, Valley. Yo, Valley. We change the game. It will never be the same. Yo, Valley. Yo, Valley. Big up your chest, represent the West. This is a traditional farm and it's realer than realer. You won't find milkmaidens, that's no longer the deal. I'm in my wax coat and boots and proper farmer jars. Now look, you earth and falseness stole our style. I'm not the city dweller, me, I like to keep it country. The air is clean and all those cars will make me jumpy. It's different strokes for different folks, my man. Just enjoy the results of what we do with the land. Check out Daisy, she's a proper cow, a pedigree Frisian with know how. Her and her girls, they got their own name. We treat them good, they give us the cream. Yo, Valley, yo, Valley. We change the game, it will never be the same. Yo, Valley, yo, Valley. Big up your chest, represent the West. Big up your chest, represent the West. Piękne. Super. Pytanie, czym to się różni od braci sadowników? Parę osób, nie uciekając od autentyzmu, od siły tego, czym dysponują, znajdując ikoniczne obrazy, zapakowało produkt, tak? Gala ręcznie zbierana, 4 sztuki w cenie Red Bulla, czy też, przepraszam, nie w cenie Red Bulla, ale z marżą, której Red Bull by się nie powstydził. Z pięknie, modelowo opowiedzianą historią. Aż się przypomina Emil ze Smalandii, bo taką samą historię widzimy wchodząc do IKEA. Skąd jesteśmy? W co wierzymy? Na czym się znamy? Co wam obiecujemy? Czego możecie być pewni? To jest marka. To samo, co na tym opakowaniu Manfreda. No i dalej po prostu bardzo profesjonalna robota. To, na czym mnie zależy, to chciałem Państwu zwrócić uwagę, jak łamano schematy jabłka bez folii w kartonowym opakowaniu, tak? I kolejne produkty, kolejne kategorie, których chciałbym się powiedzieć, czy można powiedzieć, czy sadownik by nie wymyślił, ale sadownik je wymyślił, dlatego że patrzył na to wszystko trochę inaczej. Patrzył, czego pragnie konsument i zrozumiał, że konsument chce raz świeżo, raz lekko, raz tarte, a wiedział, że jabłek ma tyle, ile diabeł gwoździ. Wow. No, jeżeli chcemy rozmawiać o promocji, to musimy zrozumieć, że błąd, jaki popełniamy, tacy zafiksowani na agrotechnice, polega na tym, że nie widzimy tego, do którego to trafia. A ten konsument już dzisiaj jest po prostu wręcz wyrafinowany, bardzo wygodny, oczekuje produktów gotowych, convenience, to się rozwija na naszych oczach, tak? Tesco wypada z rynku, a Żabka przed do przodu. Rzeczy, które znamy z innych kategorii, oczywiście tutaj słodyczy, tak?
tak można i tak dziś sprzedaje się warzywa. To jest fantastyczna marka, która podbiła świat, zdobywając laury tych food logistyki. No, esencja takiego przekąskowego, przegryskowego stylu życia. To jest coś nieprawdopodobnie urokliwego, bo widzimy, jak daleko można odejść od skrzynki w warzywniaku, nomen omen brudnej i produktów, które przecież mogły być brudne, bo były na polu. Ale jeżeli to jest wow, no to co powiecie na to? Jak można sprzedać parę ogórków, tak? Tu już w ogóle nie ma problemu marży, bo tu jest w ogóle inne myślenie. Tu jest myślenie człowiekiem, który chce sobie zjeść coś smacznego. Nie chce kupować Marsa czy Snickersa. Chce sobie zjeść coś fajnego, jadąc rowerem do domu czy po parku. Widać od razu po prawej tą komunikację, tak? Na kim im zależy. Więc będzie coraz ciekawiej, ale w tym znaczeniu, że bez widzenia konsumenta na końcu można tylko stracić. Że ryzyko to już nie mówię, to jest po prostu można dokładać tylko cały czas. Coraz ciekawsze, coraz ładniejsze, coraz wygodniejsze. I chciałbym taką tezę postawić, bo musimy po prostu iść żwawo do przodu. Wydaje mi się, że branża, patrząc tak en bloc, na wszystkich, którzy o obliczu tej branży decydują, wszystkie największe firmy, wszystkich tych moderatorów wielkich konferencji, wielu rozlicznych wydarzeń, że wszyscy mogliby się nad tym zastanowić i chyba bardzo szybko przekonać do tego, że te konferencje, dzisiaj ten panel poświęcony promocji jest na samym końcu. Niektórym to się tam omsknie z programu i już go nie ma. Jest to dodatek. A mnie się wydaje, że to wszystko mogłoby się zaczynać w ogóle od takiej refleksji, że jesteśmy tutaj po to i zanim się rozpędzimy w tematach agrotechnicznych, to uświadommy sobie, dla kogo to robimy. I że ten ktoś wyznacza nam poprzeczkę tak wyżej. To się fachowo nazywa, znaczy mówimy tutaj o takiej pewnej kulturze w branży. Wiadomo, że jest 100 tysięcy ludzi, więc nie da się tego ujednolicić. Ale zawsze 20% decyduje o tym, jaka kultura w organizacji panuje i mnie się wydaje, że to tu żwawo należałoby iść w tym kierunku. Ta orientacja produkcyjna, którą mamy dzisiaj, ona jest iście XIX-wieczna. No powiedzmy sprzedażowa bardziej, no to 20-wieczna. A tu tylko konsument, czy absolutny prymat konsumenta. Mnie się wydaje, że kiedy takich rozmów będzie więcej, pojawi się wielka presja na jakość, na samo kontrolę tego, co Manfred Skrzyczyk nazywa badziewiem, będzie po prostu mniej i pojawi się zapotrzebowanie na standardy. No, wyraźne określenie klas produktów i rozróżnienie cen. Benchmarki jajka. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, nikt nie kombinuje, po prostu trzeba się zdecydować na jakiś model produkcji i zarabiać, tak? I nikt tylko nie miesza, no, sprzedając ekologicznych po cenie, czy prawie ekologicznych po cenie spadu. Więc tak puentując, taką bym tezę właśnie postawił, że promocja jest ciągle w branży dodatkiem i oczywiście bardzo niezręcznie mi to mówić dzisiaj, kiedy Albert na pewno osobiście należy do takiego grona wielkich promotorów marketingu z rozlicznymi swoimi zainteresowaniami, ale mówimy o całej branży, tak? Więc jesteśmy takim dodatkiem jak warzywa i owoce na talerzu. A jeśli chodzi o tą orientację, no to aż dziw, bo wydaje mi się, że każde branżowe wydarzenie mogłoby się zaczynać od po prostu takich inspirujących obrazów. Pokazywania ludziom, że konsument jest daleko do przodu, że my go nie widzimy. Dostarczając owoce pośrednikom, skazujemy się właściwie na niewiedzę. I dlatego jesteśmy ogrywani, bo w którymś momencie ten pośrednik, my nawet nie rozmawiamy z nim o tym, ale domniemujemy, że to on ma tą wiedzę. On ich czuje, on rozumie, on to potrafi plasować na półkach, on ma kontakt z detalem. Nam już jest za daleko, więc trzeba ten dystans zacząć nadrabiać i pokazywać takie rzeczy ludziom, pokazywać gotowe
całe gotowe mieszanki, pokazywać produkty, które można postawić w kuchni wygodnie, widzieć produkt, dodać do tego przepis. No to. Często. Pamiętam, jak rybacy, 7 lat pracowałem dla karpiarzy, jak oni bali się, znaczy jak oni nie przyjmowali rozmowy o rozwiązaniu największego problemu detalistów, czyli karpia na święta. Uparli się, że go nie rozwiążą i dlatego sieci wycofały się całkowicie ze sprzedaży żywej ryby, wprowadzając karpia tackowanego. Nie wiem, czy Państwo tak to czytacie wprost, co mówię, ale ja to mogę powiedzieć wprost. Jeżeli my nie rozwiążemy tego problemu, to sieci to w końcu zrobią same, tak? Czy ktoś to zrobi za nas? Bez nas, tak. A konsumenta kompletnie nie obchodzi, jak my mamy podgórkę, ile my mamy problemów rozwiązać i że ja przecież produkuję tylko truskawki, no więc dlaczego pytasz mnie o taki miks? My musimy to rozwiązać i w branży musi panować taki klimat, w którym ludzie po prostu się widzą, kojarzą i rozmawiają. Najpierw delikatnie testują, próbują, ale zaczynamy doganiać, a za dekadę po prostu takie rzeczy kreować. A jest co kreować. Rzeczy, które by nam się nie śniły, tak? Jeśli nie rozmawiamy o tym, nie pokazujemy sobie takich przykładów. Kojarzone z piwem, chipsami, tam też możemy wejść i powalczyć. Owoce, warzywa, małe pomidorki, borówki na mecz. Jako branża mamy coraz większą wiedzę. Badamy, nieustannie szukając wiedzy na temat wszystkich posiłków i możliwości dodania do nich owoców. Przypomnę Państwu, że prowadzimy od 2 lat stały monitoring konsumpcji wszystkich kluczowych gatunków warzyw i owoców. Wiemy głównie o demografii, ale o psychografii również konsumentów miesiąc w miesiąc. Więc naprawdę bylibyśmy w stanie w branży obsłużyć sobie wszystkie wydarzenia, inspirując siebie nawzajem. Mamy wiedzę dotyczącą, są bardzo duże próby tych badań na temat konsumpcji. Tak wygląda, to są przecież gigantyczne gatunki. Borówka to już jest 80% Polaków. Pamiętamy czasy te 5 lat temu. Tak. Przepraszam, że tu przerwę, czyli są jeszcze osoby, które nie znają truskawki? Nie, to nie chodzi o to, że nie znają, chodzi o to, że nie jedzą. To się waha między 27 a 28. Ja osobiście uważam, że to jest wynik kosmiczny. Takich, nie wiem, co ma takich wyniki, poza ziemniakiem. Natomiast chodzi o coś innego. Ja widząc taką liczbę, 97-98, porzucam, czy upada mi mit alergii. Zawsze mi się wydawało, że musi istnieć jakaś grupa ludzi, która nie je truskawek ze względu na alergię. My od lat, 2, absolutny kłam zadajemy temu. Nie ma czegoś takiego. Fata Morgana. Kurczę, jakby tak było, to rzeczywiście te statystyki byłyby inne. Ciekawe, prawda? Dokładnie. Ale wiemy o preferencji kobiet, jeżeli chodzi o maliny, te prozdrowotne dla borówki. No, porzeczka, taki gigant. Wiemy, co dla Państwa jest, no teraz ciekawostka, tak, podczas naszego tutaj spotkania, ale wydaje mi się, że po prostu o tym trzeba mówić. Ludzie pragną truskawek, ludzie czekają. Kiedy zapytaliśmy ich, na co czekają, na te 3 rzeczy, ale z takim wynikiem dla truskawki, tak? Także to wejście w sezon mamy nieprawdopodobne. Znowu 60%. Pozwolę sobie przerwać i wejść brutalnie słowem, czyli około 20 milionów naszych rodaków czeka na truskawkę. Można by to tak spuentować. Czeka, kiedy pierwsze owoce się pojawią. Bo tu są te miliony. No my mamy wiedzę. O 1 milion w ubiegłym roku przybyło truskawce konsumentów. Tak, Albert, to jest poziom 28 milionów. Wow. Więc o czym my mówimy? Jest 28 milionów ludzi, przed tym powiedziałem, że drepczą w miejscu, w sensie trą kolanami. Tak, no czekają po prostu, czekają. I tutaj trzeba po prostu rozmawiać o tym, jak wiele ciekawych pomysłów można dla nich mieć. Wrócę tutaj na chwilę, bo przecież to bogactwo gatunków jest niesamowite. W szczycie sezonu to są takie największe zaskoczenia, liczby robiące największe wrażenie.
88 truskawka, ponad połowa Polaków w sierpniu je borówki dla mini kiwi i jagody kamczackiej, to już jest przepustka do dużych liczb, tak? To jest już co dziewiąty Polak jadł te owoce. No, wracając do głównego wątku, wydaje mi się, że nie ma branżowego wydarzenia, nie ma numeru w gazecie, gdzie nie moglibyśmy, tak, w prasie branżowej, gdzie nie moglibyśmy pokazywać inspirujących opakowań, ciekawostek ze świata. Ciekawostek, nie wiem dlaczego tak powiedziałem, może dlatego, że chcę Marcy Driscoll poświęcić dzisiaj troszkę więcej czasu. No i przede wszystkim przypominać, że trzeba dbać o tego klienta, trzeba dbać o szczegóły i najsłabsze ogniwo decyduje tutaj o wszystkim. I to jest dobry czas na fajną puentę tego. Dokonujesz bardzo świadomy wybór. Tak. Produkuję tak, żeby mieć świetny owoc, a nie tak, żeby móc sprzedawać byle co, byle gdzie. Nie, to w tym momencie to by był, jakby powiedz, koniec tego logo skrzypczy. No mistrz. Chylmy czapkę. Tak, możemy przejść do studia. Tak. I zwrócić sobie taką uwagę właśnie, że mówiąc o promocji marketingu, broń Boże, żadnej nowomowy, takiej nomenklatury, żadnych niezrozumiałych słów. Manfred zapytany, o co w tym wszystkim chodzi, mówi: najwyższa jakość, wielka dbałość, bo to byłby koniec, pokazał paluchę na swoje nazwisko. No więc moja odpowiedź, co to jest marka, jest właśnie taka, tak? Początek naszego spotkania. Ja może zadam takie pytanie, ponieważ rzeczywiście te zdjęcia, które tutaj widzieliśmy, robią wrażenie, tak? Te pomysły na taką super sprzedaż, super owoców, dopasowaną do wymogów klienta, do potrzeb tu i teraz, tak? Ogórki gdzieś w podróży na rowerze, owoce wnoszone na stadion podczas meczu zamiast chipsów. Ja tylko zapytam, gdzie jesteśmy my, panie Macieju? Na jakim etapie jesteśmy my? Bo ja tak zwróciłem uwagę, że większość tych zdjęć, które pan robił, to mimo wszystko było zdjęcia zrobione gdzieś chyba w innych sieciach, tak? Nie w naszych rodzimych. Ile nam jeszcze trzeba, żeby do tego dołączyć? To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście te zdjęcia były po to, żeby troszkę nas wybić, tak? I otworzyć, bo powiemy dzisiaj pewnie dużo fajnych rzeczy, pokażemy przykładów, ale generalnie patrząc na całą branżę, no musimy wyjść z takiego uśpienia i te bohaterskie wyjątki, które pokażę, tak? Bo to jest moja odpowiedź. To znaczy są fajne przykłady. Są ludzie, którzy intuicyjnie, co jest przecież już dopuszczalne, robią fantastyczne rzeczy. Patrząc jako branża, powinniśmy widzieć to i bardziej świadomie ich obserwować. I to bym chciał Państwu teraz zafundować, jeżeli... Oczywiście. Jeżeli pozwolicie. Tak, już wrzucamy prezentację. A Was, kochani, proszę o to, abyście zadawali pytania, komentowali to, o czym tutaj rozmawiamy i jedziemy dalej. To jest taki, nie chcę powiedzieć mój ulubiony, ale to chyba prawda, no, fantastyczny przykład ludzi, którzy, ja z wielu ust to słyszałem, no, po prostu wszystko się tu zgadza. Takie określenie słyszałem, aż sam je zapamiętałem. Jest produkt, jest dopieszczona etykieta, jest taki pomysł wystawienniczy z tym roll-upem. Jak oni wyglądają, jak oni się prezentują. Wiem, że pomyśleliście pewnie niektórzy z Państwa, że trzeba mieć koszulkę i koszulka załatwi połowa sukcesu. Nie jest to takie proste, ale przyjmijmy, że ona robi roboty. Tak? Nigdy nie zapomnę, obserwując ich na tym w koneserze, jak,
jak oni, z jakim oni szacunkiem podchodzili do klienta, jak oni byli wyprężeni przez wiele godzin, jak nigdy w ich rękach nie było telefonu, nikt nie usiadł. Natomiast bardzo często była kasa fiskalna. Mam pytanie, jakiego koloru jest ich strona internetowa? Pewnie czarno-złota? Oczywiście, że tak. I to powinno nam dać do myślenia. To jest przykład innej takiej, powiedzielibyśmy, czarnej marki, ale to oczywiście nie spłycajmy, bo przecież nie chodzi o kolor, a raczej marki, którą widać, że ona jest kosztownie zrobiona, że ma pewien pomysł na siebie, znacznie mniej banalny niż wybór czarnego koloru. Tak? Te opakowania, zobaczcie, jakie malutkie tam się mieści na szerokość tych jeżyn. 3x4. 12, 24. On te opakowania ze sobą współgrają. W ogóle kolor czarny jest na pewno kolorem takim odpowiedzialnym, ale kolorem jednoznacznie kojarzonym z premium. To inna taka czarna marka, w ciemno można powiedzieć, że premium. Truskawki czerwone się w tym prezentują. Idziemy, tak jakby, jeżeli chcemy iść powoli, to może zatrzymajmy się przy tym kolorze. No, kolor jest ważny i naprawdę wiele, wiele marek, które kojarzymy, które są na tym naszym rynku takimi instytucjami, na pewno najpopularniejsza na świecie klubowa marka Pink Lady, też ma to coś, świadomie wybrany kolor. Oczywiście mnóstwo różnic, ale chciałbym nawet, żebyśmy tak patrzyli na kolor i zadali sobie pytanie, czy wybór koloru to jest już gwarancja sukcesu. Tu jest marka, która nie wybrała koloru, raczej operuje bardzo, bardzo fachowo w taką ferią barw. No więc pytanie, czy wystarczy czarny, czy musi być kolorowo, czy to, co tutaj widzimy, czy to jest dobre, czy wśród nich może być silna marka, czy w takim razie patrząc na takie opakowanie już to można ocenić, tak jak nam się wydawało przed chwilą. Chciałbym, żebyśmy się na tym chwilę zatrzymali, o tym porozmawiali, a potem pokażę odpowiedzi na te wszystkie nasze pytania. Odpowiedzią będzie ta marka. Czy ktoś wie, o kogo chodzi? Tacy pasjonaci brandingu już pewnie po tych plamkach gdzieś tam z tyłu by się zorientowali, ale tu jest znacznie więcej. Driscoll's nie robi zdjęć, na których nie ma uśmiechniętych ludzi i pewnej relacji między nimi, ale też Driscoll's ma fantastyczne opakowania, które pracują gdziekolwiek w hali, magazynie, sklepie stoją. Więc wróćmy teraz i spróbujmy chwileczkę porozmawiać, a Driscoll's nas potem poprowadzi dalej. Panie Maćku, takie pytanie. Jeżeli mówimy o kolorach, o barwach, to owoce, rośliny, to co spotykamy na naszych plantacjach jest barwne, jest kolorowe i tam można szukać wiele inspiracji. Warto iść w ten kanon i te kolory nawiązywać do kolorów naszych owoców, naszych roślin, czy łamać to jakimiś kolorami, które totalnie się nie kojarzą z owocami? Na przykład z tym czarnym, tak? Na przykład. Który pan powiedział, że jest ekskluzywny, kojarzy się ekskluzywnie, tak? Ja się z tym zgadzam, tak. No i do jeżyny to pasuje, ale do truskawki? No właśnie. Zwróciłbym uwagę na coś innego. Ten taki świadomy, zdecydowany wybór koloru i dopracowanie, nazwijmy to, identyfikacji wizualnej, wzrokowej, tak? Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, bo znowu Manfred by nam pewnie odpowiedział na to pytanie szybko. Bo jak ja produkuję taką jakość i ktoś zje te truskawki, to ja nie chcę, żeby się pomylił. Ja chcę, żeby bezbłędnie wrócił do mnie. Nie chodzi o to, żeby on kupował jakieś owoce. Ma kupić skrzypczyka. I wszyscy tutaj pracują nad tym, że mając już jakość, chodzi o to, żeby się ludzie nie mylili. Żeby mogli być lojalni, tak? Natomiast pytanie, które zadaliście, jest takie techniczne, ale bardzo, bardzo ciekawe i bardzo trudne. Bo rzeczywiście my mamy bogactwo owoców i trzeba to
trzeba to albo wykorzystać, albo przynajmniej nie popełnić błędu, który by sprawił, że ludziom się to wszystko wytraci. Myślę, że ten discourse jest bardzo ciekawy, żebyśmy mogli odpowiedzieć sobie na to, znaczy pociągnąć odpowiedź na to pytanie i znowu pójść krok dalej, bo tak naprawdę sam wybór koloru to za mało. Idziemy? Okay, idziemy. Pewnie. Idziemy, kochani? Słyszycie nas, widzicie nas? Idziemy? Bo jestem mega ciekawy. Jestem ciekaw jak wy. To jeszcze opakowanie, tak, na zbliżeniu, to które pokazywałem, po prostu karton w karton składa się w pewną większą całość. Ale to jest ta marka. Tutaj już widać dużo odpowiedzi na to pytanie. Znaczy trzeba to zrobić bardzo umiejętnie. I trzeba wiedzieć oczywiście, co się sprzedaje. Tak? Oni dobrali pewne środki wyrazu, tak żeby nie powielać samego produktu. Wiedzieli, że będą go eksponować. Wiedzieli, że cały czas mają błyszczeć, mają być na pierwszym planie owoce. W związku z tym całą stronę wizualną no po prostu zrobili troszkę inaczej. Nie na bazie zdjęć, tylko na bazie takich plastycznych obrazów, które zostały skojarzone z tą etykietą. Zresztą nie czarujmy się, etykieta ma już status jakiegoś takiego symbolu, taki yellow label, tak mówią handlowcy, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tutaj każdy z nas patrząc widzi coś innego. Ktoś widzi kosztowność tych opakowań, a ja chciałem Państwu zwrócić uwagę na spójność. Tak? Nawet nie to, że są to bardzo urokliwe opakowania dostosowane do specyfiki różnych owoców, ale że Driscoll's nie wypuszcza niczego, co można by pomylić. Tak wyglądają półki. Tak wygląda komunikacja, w której słowo przypadek nie istnieje. To jest mi. Z punktu widzenia najlepszych na sali, to znaczy no, tych, których tutaj, to już jest ten moment, gdzie naprawdę ludzie, którzy myślą o swoich markach bardzo poważnie, już na pewno mogą być tacy, daj Boże, zainspirowani, daj Boże, że się nie denerwują. Po prostu trzeba szukać wszystkich okazji i bardzo świadomie. Nie trzeba od razu robić tak totalnie, bo to wszystko jest kwestia budżetu, tak, ile go mamy, ale na pewno nie produkować rzeczy, które byłyby w kontrze. Chciałem zadać pytanie, jak Państwo sądzicie, jak wygląda ich samochód. No też nie jest do pomylenia, tak. Ale uporządkujmy to wszystko. Pracując nad marką, mając wybrany kolor, czy jakąś kompozycję kolorów, tak, no to nie jest koniec. Trzeba ten sposób robienia zdjęć też jakoś ogarnąć i nie robić po prostu zdjęć. Tym się to różni od robienia tam u cioci na imieninach telefonem. Od dość takiego, no właśnie po układania marki. Więc chodzi o tematykę zdjęć, chodzi naprawdę o kulinaria, chodzi o proporcje owoców do innych obrazów i to totalną spójność, tak? Wszystkich materiałów, nawet najdrobniejszych. Tak wygląda stoisko targowe. Oczywiście ono ma jakąś tam taką swoją specyfikę, urok, ale ja zwrócę uwagę na te detale, bo tutaj widzimy nawet zdjęcie lodówki, której nie widać, która jest z tyłu stoiska, na którym się prowadzi rozmowy handlowe. Ta lodówka też jest obrędowana. Prezentacja po lewej, na dole, jakieś lodówki na targowym stoisku. Wszystko... Chciałem użyć słowa brutalnie, ale użyję innego słowa. Konsekwentnie obrędowane. Pokazując takie rzeczy, na pewno połowa z Państwa jest podekscytowana. No nieprawdopodobne, tak? Kubeczki, podstaweczki, gadżeciki. Nawet ludzie tam pracujący mieli oprawki na telefon firmowe. Natomiast połowa na pewno myśli sobie, jaki to ma sens.
przecież nie, to jednak jest bez sensu. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że pewnie jedni i drudzy mają rację pod jednym warunkiem, że nie byli na polskim stoisku. Na naszym stoisku gadżetami są krówki. Więc nie śmiejmy się z nich, że zrobili sobie na wyprawki na telefon, bo jest to, i teraz spróbuję przekonać tych, którzy to jeszcze przed chwilą tak jednak dezawuowali, obśmiewali. To, co widzimy, to jest bardzo mocny dowód na to, że jako partner handlowy przemyśleliśmy naprawdę wszystko. Możesz zamówić wszystko, przyjedziemy, zdobędziemy serca Twoich klientów, nauczymy ich lojalności i żadne święta, niespodzianki nie są nam obce. Wszystko już przemyśleliśmy. Cały rok, każda okazja. Razem możemy zrobić niezły biznes i wygenerować znacznie więcej na tej kategorii. Tak? Więc to jest ta marka, w której tak wzrokowo patrząc, intuicyjnie, kiedy widzimy takie dopracowanie, to jednak buduje percepcję jakości tego, co oni tam mają. Ja się nie znam na agrotechnice, ale zakładam, że to są dobre owoce. Tak? I wielu ludzi w tym całym łańcuchu dostaw i wartości, no tak właśnie idzie. No, mało jest zawodowców, w sensie mało jest ludzi, którzy technicznie potrafiliby to zrobić. Mamy kontakt z bardzo wieloma osobami i one widząc nasze zdjęcia w tych mediach społecznościowych piszą, że mam parę tam, ale to, no nie mam tak ładnych owoców. A chciałbym, no też pytanie, no, jak wyglądają ich pracownicy tak, kiedy pójdą coś posprawdzać. Także jeśli można, to chciałem chwilę tutaj dyskusji zainicjować, jeśli można. A mianowicie ten przykład Driscoll'sa jest przykładem super, niewątpliwie lidera, ale jakbyśmy go mogli troszeczkę sprowadzić do kwestii naszej. Jestem plantatorem lub współpracuję z sąsiadem, bratem, jest nas trzech, czterech, tak? To jak my możemy ten przykład Driscoll'sa przekuć na to nasze podwórko? Bo to jest coś pięknego, cudownego, ale... Odpowiadam. Proszę bardzo. Wiadomo, że idziemy do przodu. Mam nadzieję, że wszyscy widzą jak małymi kroczkami. To jest taki mój ulubiony przykład rozmowy o tych sprawach. Nie wiem, czy jest taki czytelny. Dla mnie to jest Dalmatyńczyk. Kiedy rozumiem, czym jest Dalmatyńczyk, to nie muszę wiedzieć, no tu jest akurat podany przykład jakiegoś tam ręcznika czy kubka, tak? Ale ja nie wiem, jak wygląda wizytówka tej firmy, ale wiem. Ale tak naprawdę wiem. Nie wiem, jak jest zaprojektowane opakowanie czy oklejony samochód. Nie wiem, ale wiem. Więc wydaje mi się, że naprawdę należy na stronę wizualną zwrócić uwagę, chociaż tezę, jaką chciałem tutaj dalej bronić, to jest, że to jest niewystarczające, że tu nie chodzi o kolorki i nie chodzi o to, żeby grafikowi czy designerowi, czy plastikowi, przepraszam, co ja powiedziałem, plastik, z szacunkiem wielkim, plastik, żeby oddać te kompetencje brandingowe, to w ogóle nie o to chodzi. Niemniej jednak jest to bardzo ważne. A odpowiedź na twoje pytanie chciałbym pokazać na przykładzie innej marki. Kto wie jakiej? No tak, wszyscy poznają. No, jeszcze chwilę. Kto wie jakiej? Chiki. Tak, jeśli Discourse jest taką Coca-Colą, to jest Pepsi. Tak? To są wielkie marki. I wydaje mi się, że jak chwileczkę jeszcze sobie o tym porozmawiamy, to wrócimy do Chiquity, żeby znowu pójść troszeczkę dalej. Dobra? Okay. Zapraszamy do studia. Okej. Okay. Ja jeszcze wrócę do jednej rzeczy. Tak jak tutaj trafnie pan Maciej powiedział,
barwa, wizualizacja, pomysł, tak, to jest super. To jest dopracowanie na najmniejszych szczegółach. To widać od razu, że ma się do czynienia z partnerem. Ale ja bym się troszkę zatrzymał na tym wkładzie, tak, na tej jakości owoców. Wiemy wszyscy, że Driscoll's ma wyłuskane odmiany najlepsze z najlepszych, które ściśle zastrzega tylko dla swoich marek, tak? Są to owoce o niesamowitych walorach trwałości, smaku, wyglądu również. Pamiętajcie, pytanie takie, czy również powinniśmy zacząć od tego, czy powinniśmy szukać takich odmian, które są najlepsze z najlepszych i od tego zacząć budować markę? Czy z tymi owocami, które mamy w Polsce, jesteśmy w stanie już z Driscoll'em konkurować? Świetne pytanie i wybaczcie, że tego Manfreda wspomnę. Mamy z nim nagraną 15-minutową odpowiedź, w której są naprawdę odpowiedzi na te wszystkie pytania. A my to tylko nieefektywnie przez półtorej godziny będziemy, czy dwie, będziemy starali się to zrobić. Manfred powiedział, że popełnił wiele błędów. Prawdopodobnie kupował sadzonki od sąsiadów, tak? I w którymś momencie zrozumiał, że tylko fachowy, rzetelny dobór odmian. No mówił, że on jest zakochany, ale że już ludzie, jego klienci dzwonią, pytają, co zbierasz, rumba, to przyjeżdżam. Mhm. Także tacy ludzie jak Manfred to znają odpowiedź na to pytanie, a ja bym odpowiedział jak marketingowiec, czy jak człowiek, który wiele, wiele lat pracował w reklamie. Jeżeli produkt nie jest bardzo dobry, to w ogóle ta cała nasza rozmowa jest bezprzedmiotowa. Znaczy, warunkiem w ogóle rozmawiania i przywiązywania lojalności jest doskonały produkt. Bo jeżeli nie masz tej jakości, znaczy to pewnie bardzo rzadko wykonujesz ten wysiłek związany z budowaniem lojalności, ale gdybyś go wykonywał, to nie wiem, czy to ma sens. No bo to się roztrwania, całkowicie się roztrwania. Czyli co, po prostu zacznijmy jednak od siebie. Zacznijmy ale oczywiście. Produkować super towar, później o tym mówić i dostarczać klientom, naszym odbiorcom. Zacznijmy oczywiście. Manfred mówi, że to nazwisko jest, że to po prostu, że ta zabawa w marketing to nie jest jakiś naming, tak, czyli szukanie specjalistów, którzy wymyślą ci nazwę a potem markę. Córka zaobserwowała, że tata przez 20 lat chodzi w kapeluszu i powiedziała: tato, no przecież to jest twój znak rozpoznawczy. A że dzieci Manfreda kształcone w związku z tym po prostu mu to zrobiły i ma to sens, tak? Marki nie definiuje rachunek z jakiegoś studia brandingowego, które chodzi raczej o głowę. Manfred powiedział: ludzie nie mogą się pomylić. Ludzie nie mogą się pomylić. I wiele, wiele, wiele lat temu, kiedy myśmy nawet, czy w branży niewiele ludzi myślało o tych promocyjnych dodatkach do wielu projektów, Manfred umieścił swój numer telefonu. On opowiadał, że koledzy byli zszokowani. Koledzy producenci. Jak to Manfred, swój numer telefonu? Jak to? Ja nie chcę tutaj za bardzo pójść do przodu, za daleko, tak? Ale mnie się wydaje, że oni sami nigdy by nie umieścili go. Dlatego byli tak zszokowani jego decyzją. Więc to są najpierw tego typu decyzje. Super jakość, wielkie zadowolenie z tej jakości, wręcz duma i absolutna pewność, że można dać to ludziom i będą zadowoleni. Odpowiedzialności za ten produkt przed klientem. To właśnie to jest to danie numeru telefonu, tak? Nie podoba ci się coś, to zadzwoń. Powiedz mi, tak? Ja to podyskutuję z tobą, poprawię to. Tak jest. No, i tutaj przytaczam Mateusza, który napisał komentarz: jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę. Dokładnie. I to jest taka sentencja i kwintesencja tego, o czym rozmawiamy. Nie konkurencja ceną, złotówka niżej, 5 zł niżej i tak dalej, aby sprzedać, aby coś było, no bo jak już się wyprodukowało i zebrało, to abym sprzedał. Nie, ja mam mieć jakość, po którą klient wraca i mnie pyta, ile dzisiaj te truskawki, maliny, jeżyny i tak dalej kosztują, tak? Bo on wie,
to, co pan Maciek powiedział wcześniej, czego się ma spodziewać. On nie widzi z daleka, że ja już jestem na tym swoim straganie, w tym swoim miejscu i tak dalej. I on wie, czego ma się spodziewać. I on wie, że tam jest jakość. I to jest piękne i wspaniałe. A nie to walka Albert, ceną i ceną i ceną. Mówisz skrzypczykiem już. No bo przecież puszczamy. Przesiąg wręcz skrzypczykiem. 15-sekundowy fragment, gdzie on mówi, no gdybym nie miał jakości, to byłby koniec tego. Ja mówię też tak, panie Barfetto, potem się podpisuję, ale też mówię, czytując w ten sposób, wiele rozmów z plantatorami, które co dzień odbywam, które zaczynają się od tego, którą odmianę wybrać, która jest najlepsza. Za którą klienci zapłacą najwięcej. Jak ja pytaniem odbijam na pytanie, to następuje taka cisza w słuchawce i konsternacja. No jak to? No, a komu będzie sprzedawał? To jest moja odpowiedź. Kiedy chcę sprzedawać? Czy wczesne truskawki, czy późne, czy powtarzające? I wtedy porozmawiajmy o odmianach, bo tu będziemy naprawdę poruszali się w morzu różnych możliwości. I odbiorca, który mnie słucha, no jest mocno skonsternowany, ale za chwilę zaczyna się coś w głowie otwierać, myśleć i zaczynamy dyskutować. I nagle sam dochodzi, kurczę, to dla mnie alba będzie świetnym rozwiązaniem, albo ja postawię na malwinę i tak dalej, i tak dalej. Więc po kilku pytaniach dochodzi sam. Dlatego myślę, że najważniejsze to jest to, żeby takich stereotypów, takich utartych schematów się wybrać, sąsiad sadzi, wyzbyć. Sąsiad sadzi, to ja. Sąsiad nie daje numeru opakowaniu na telefonie, to ja. Takie łamanie zasad, które tutaj zostało pokazane w sposób fenomenalny, jest czymś cudownym. Tutaj, czy u mnie brak głosu? Przepraszam, że przerwę, bo Grzegorz napisał. Kochani, napiszcie, czy nas widać, czy nas słyszę. Ja cię słyszę, Albert. Tak, napiszcie kilka komentarzy, poprosimy, czy widać, czy słychać, bo dostaliśmy komentarz, że nas nie słychać, a tu technicznie nie jest. Nie jest, nie wiem, co Jacek napisał, nie jest. Czy nas widać, czy nas słychać, bo ponawiam pytanie. Jest okej, tak, czyli Grzegorzu, jest okej. Grzegorzu, sprawdź u siebie w takim wypadku. Tak, wszystko super. Tak, no reagujemy tutaj, żeby okej, tak, dziękujemy, wszystko okej, dobra, słychać, widać bez problemu. Czyli Grzegorzu, uczestnicy piszą, że widzą, że słyszą, więc wracamy do tematu. Dzięki kochani za wasze komentarze. Tak, z YouTube'a też. Pierwsza produkcja, pierwszy dzień produkcji Manfreda już sprzedany. Już, a mamy luty 18 dzisiaj. Tak. No ale tak się serdecznie o nim wypowiadamy, bo czujemy tą pełnię tego produktu, tak? Tą jego siłę, tego autentyzmu, jeszcze ta gwara dochodzi. No, po prostu ma to siłę. Widziałem osobiście influencerów i klientów, którzy przyjeżdżają z daleka. Wszyscy prawie rękę całują i proszą, czy nie mogliby sobie pozbierać. A Manfred mówi, produkuje tak, że po prostu mogą sobie wejść z dziećmi pozbierać. Nikomu nie myję, nie mówię nawet, żeby coś umył. Dokładnie. Tak, także to się wszystko, no i takie, może to Manfred robi z wielkim wyrachowaniem. Może on opowiada takie rzeczy po prostu, gruntownie przeszkolony. Panie Maciek, ale ja też się pod tym popiszę, obiema rękami jako plantator, dlatego że na moją plantację, na naszą plantację przychodzą nasze dzieci, przychodzi moja rodzina, znajomi, dzieci znajomych z rodziny, bo chcą sobie pozbierać truskawek do zjedzenia, na dżemy, na konfitury. Ja produkując, stosując różne rozwiązania, żeby ta jakość była najwyższa, muszę pamiętać, że jak coś robię wieczorem, to że rano może ktoś przyjść, nawet bez mojej wiedzy po prostu przyjść, tak? I ja jestem 100% pewny. Zapraszam, poczęstuj się, zjedz, jest super, tak? Bo w sezonie tak jest. I też niekiedy dostaję pytanie, o, bo ty tam coś robisz, czy nie boję się. Nie boję się, czy moje dzieci, czy dzieci moich znajomych przyjdą. Proszę bardzo, plantacja jest otwarta i można sobie zjeść. I to też jest ogromna odpowiedzialność, powiedzmy tak. Tutaj postępowanie tak, żeby móc powiedzieć, że nie ma problemu, tak, wszystko jest okej, to też jest wzięcie na siebie odpowiedzialności. To nieraz o tym rozmawiamy. To zauważyłeś słusznie, że to jest rozmowa o odpowiedzialności, ale rozmawiamy o tym, jak ją pokazywać. Więc wydaje się, że plantatorzy, będąc u siebie, goszcząc,
na pewno strasznie sugestywne są te obrazy, kiedy jedzą dzieci, kiedy plantatorka tak trzymając małe dziecko na ręce coś tam zrywa. To jest ten nasz pomysł na to, żeby pokazać jakość prawie bez słów, nie męcząc się tym tylko, a dając bardzo taki mocny dowód. No ale rozmawiamy już godzinę i wydaje mi się, że czas pójść dalej. Tak. Czekamy. Ktoś, kto słuchał nas pobieżnie, mógł dojść do wniosku, że kolor ma wielkie znaczenie i kolor decyduje. No mnie się wydaje, że nie jest tak łatwo i trzeba jeszcze troszeczkę otworzyć się poza tą poza stroną wizualną. No może jeszcze taki komentarz. Takie naprawdę wielkie marki robią znacznie więcej. Robią znacznie więcej, ponieważ my dysponujemy znacznie więcej niż zmysłem wzroku. Potrafią budować marki w oparciu o wszystkie zmysły, dając nam wrażenia dotykowe, oczywiście smakowe. W przypadku marki spożywczej jest to oczywiste, ale wiele sieci hoteli i lotniczych ma swoje po prostu tam czekoladki, tak? Robione tylko dla nich, więc też jest efekt smakowy. Ale zmysł wzroku jest absolutnie dominujący. Dlatego, upraszczając to wszystko bardzo, trzeba zwrócić uwagę na identyfikację wizualną, na to po prostu, jak to wygląda. I pokazałem dużo przykładów spójności. Spójności, okej, zgadzam się, wizualnej. Czas pójść. Podłączamy. Chciałbym pokazać taki schemat, który wielu osobom wyda się niesamowicie urokliwy, bo bardzo trudne rzeczy sprowadza właściwie do kilku tutaj elementów na jednej kartce papieru, a dla wielu osobom wyda się trudny i zaskakująco trudny, jak na tak sympatyczną rozmowę i na takiego prelegenta. Początkiem wszystkiego jest odpowiedź na pytanie, co ja chcę produkować, dla kogo, tak? To, co Albert pytałeś i to, co tak pięknie pokazały tamte marki. Kim jestem, co robię, co umiem, jaką obietnicę mogę złożyć. Potem dopiero potem jest to, co pokazywaliśmy teraz, czyli pokazanie tego, skomunikowanie poprzez wizualne symbole i całą identyfikację wizualną. To było wiele fajnych przykładów, tak? Powiedziałem, że ten dress code jest jak Coca-Cola, no bo taki jest. A Coca-Cola jest synonimem marki, która niezmiernie pryncypialnie podchodzi do swojego koloru. Po prostu nie ma na całym globie, nie ma niczego, co miałoby inny odcień. Jest estetyka firmy, bardzo ciekawy jest to wątek w przypadku grup, punktów sprzedaży oczywiście i wygląd personelu. Te koszulki nie przypadkiem nam się tak często przewijają, bo są dosyć tanie, z takim sprytnym narzędziem tej komunikacji. Ale to nie wszystko. Mając przepiękny kolor, świetnie dopasowany i naprawdę przez dobrych designerów opracowane to wszystko, co pokazywaliśmy, to trochę za mało. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, znaczy trzeba poczuć, dobrze czuć, taki człowiek jak taki indywidualny rolnik, plantator, taki jak Manfred Skrzypczyk, on to czuje. Dla niego te pojęcia są abstrakcyjne, tak? Employer branding, budowanie wizerunku wśród pracowników. Po co go używać? Po prostu musi być szacunek dla... Manfred mówił, że on zatrudnia samych Polaków. To było bardzo ciekawe, ale chciał przez to powiedzieć, że musisz w kalkulacji uwzględnić godną zapłatę dla ludzi jako tam element większej całości. Czy ta odpowiedzialność społeczna biznesu dzisiaj rośnie cały czas na znaczeniu? No to Manfred to ma i każdy to powinien znać na to odpowiedź. No i kwestia komunikacji właśnie do wewnątrz, do całej organizacji i na zewnątrz. I to jest taki, to co widzimy teraz, to są trzy takie obszary, ale dobra wiadomość, tylko trzy, w których trzeba podjąć takie strategiczne decyzje.
Właśnie o jednej dużo już mówiliśmy. Strategiczne decyzje, jak to wszystko ma wyglądać, żeby się ludziom nie pomyliło, inaczej, bezbłędnie, żeby wracali, tak? Ale też trzeba dobrze wiedzieć, jak chcemy konkurować, jakie w związku z tym możemy budować relacje i nie zawieść naszych partnerów. Ktoś, kto to dobrze określi, potrafi też o tym opowiadać i to wybrać. I jest trzeci etap, ten już bardzo wykonawczy. Są ostateczni klienci, którzy otrzymują jakieś, no my tutaj mówimy o takich prostych markach, gdzie marka firmy, taka powiedzielibyśmy czasem duża, taka marka korporacyjna jest utożsamiana z tym produktem końcowym, ale często tak nie jest. Jest wiele produktów, które mają ostatecznego klienta i to różnego klienta. Są pracownicy jako bardzo ważna grupa takich naturalnych ambasadorów tego, co robimy. Nie chcę powiedzieć, że często zaniedbywana, bo to jest akurat branża, w której szanuje się ludzi, więc to jest jeden z takich mocniejszych punktów. Ale już marketing rekrutacyjny to jest takie poletko, o którym można by dużo w tej branży mówić i też dużo fajnych przykładów pokazać, ale też dużo, dużo takiej nonszalancji. Partnerzy biznesowi, te relacje B2B, jako w branży nam leżą, to na pewno. Oczywiście indywidualnie jest mnóstwo znakomitych firm wpasowanych w globalne łańcuchy dostaw, także to na pewno też jest mocny punkt. Relacje z mediami. Mam okazję obserwować, jak one są budowane w wielu miejscach. No, całkiem ciekawy temat. Na potrzeby tego schematu i tego przekazania Państwu, że kolor to za mało, ale to, co tutaj widzimy, to jest już wszystko, co trzeba zrobić, to też te relacje z mediami należy umieścić. I lokalna społeczność, tutaj też wiele znakomitych przykładów, ponieważ no, wszyscy plantatorzy wiedzą, czym jest móc liczyć na tych wszystkich, którzy mogą pomóc i w zbiorach, i lokalnie. I teraz pokażę to na przykładzie właśnie tej fantastycznej marki, ale na jedną rzecz zwrócę Państwu uwagę, że to właśnie tak wygląda, to znaczy trzeba podejmować te decyzje na samym początku, żeby nie wiem jakiego słowa użyć, żeby to tak było kaskadowane, żeby wszystkie decyzje potem te strategiczne w tych trzech obszarach, żeby móc je podejmować, żeby podejmować techniczne już decyzje, sezonowe, kampanijne, takie, ale na bazie wcześniej wypracowanych takich kluczowych decyzji. A tam dalej się nie kończy, bo tam są wszyscy możliwi partnerzy. Jeśli zapraszamy do współpracy inne firmy, ludzi, ekspertów, freelancerów, agencje, PR-owców, to oni wszyscy są jeszcze dalej i oni muszą dostać takie jasne wytyczne i po prostu wnieść swoją cegiełkę do budowy większej całości. Jeszcze raz powiem, że zdaję sobie sprawę, że dla wielu jest to gigantyczne uproszczenie, dla wielu wow, skomplikowanie spraw. Popatrzmy jednak, jak to wygląda w przypadku Chiquity. Po prostu musi być jakaś koncepcja. To nie jest od tak żółta marka. IKEA też ma dużo żółtego, ale inną ma koncepcję biznesową. No to będę, wydaje mi się, nawet trochę podobną, bo też IKEA zależy na takiej wielkiej demokratyzacji dobrego, użytecznego, skandynawskiego designu na cały świat. Chiquita, no tu jest taki haczyk. 150 lat temu podjęła decyzję, by starać się uporządkować ten biznes, wypracować jakość, która nie zna, nie ma ryzyka, tak? Po prostu cały system. Oni o zrównoważonym rozwoju mówili już no, co najmniej 80 lat temu. I wielka edukacja, tak, żeby na całym świecie ludzie rozumieli ten produkt, potrafili go jeść. Nie wiem, czy my oczywiście nie mamy dostępu, tak? To jest taka próba odwzorowania tego, co oni robią. Mam nadzieję, że sobie za punkt honoru nie biorą też rozmiłowania świata w konsumpcji owoców tropikalnych, ale prawda jest taka, nie mam na to badań, ale tak to czuję, że statystyczny Polak wie o konsumpcji bananów więcej niż o konsumpcji jabłek czy truskawek. Spróbuję Państwa troszeczkę, znaczy jak pokażę, co chcę pokazać, to może wrócimy, gdyby ktoś miał inne zdanie, to chętnie. Tak wygląda symbolika w przypadku tej marki.
Oczywiście, no ale tylko dlatego, że ta firma ma 150 lat, to możemy sobie tak swobodnie o tym rozmawiać. Możemy to właśnie podać jako przykład i wszyscy, no i wszyscy rozmawiać o tym, tak? Ta ich etykieta, ta Miss Chiquita. Opakowania to Państwo widzieli, znali. Ja zwrócę uwagę na kolor biały. W długoletniej historii marki, w tej pogoni za jakością, jest właśnie spostrzeżenie, że statki i samochody wożące banany trzeba malować na biało. Jeśli dobrze pamiętam, jest różnica 3 stopnie Celsjusza, no po prostu jak statek jest taki stalowy, a jak jest biały. I to są gigantyczne oszczędności. To Chiquita wymyśliła białą flotę, no i ja uważam, że fajnie to ograli, tak? Może to był przypadek, no nie znam szczegółów, ale to jest część tej legendy, to znaczy zbudowanie po prostu trwałych podstaw handlu, w tym przypadku globalnego. Wiele projektów, które pokazują tą całą pracę, którą Chiquita nie ma żadnej własnej plantacji, ale jak wielu producentów kawy na przykład ma po prostu sprawdzonych partnerów i ten system budowania jakości. Odpowiedzialności społecznej, wszyscy się tam czują rodziną, no przynajmniej takie projekty można o nich sobie poczytać. I kwestia komunikacji, nieprawdopodobnie urokliwej. Jesteśmy tak wybredni, że mamy gościa, który przebiera banany wybrane już wcześniej przez gościa, który z kolei nadzorował zbieraczy. Pytanie, co musi być, żeby ten banan to była Chiquita? I wyjaśnianie w formie lekkiej, prawda, w prasie takiej lifestyle'owej, kobiecej, no bo takie to są layouty tutaj, no po prostu tych wszystkich niuansów, detali, czasem historii, a czasem konkretnych atrybutów i przedstawianie bananów jako wielkiej alternatywy dla innych sposobów zabijania nuty. No i to jest wszystko, to my tam gdzieś w zapowiedziach tego webinaru zadaliśmy sobie nawet takie pytanie, czy to wszystko ma sens, czy to nie jest za drogie. Myślę, że część z Państwa jak słucha tego, to mówi, no bardzo to są fajne rzeczy, tylko majątek, tak? Ile to kosztuje? Ile to kosztuje. Ja to akurat z premedytacją, znaczy w sensie w każdej, w takim przykładzie, takim benchmarku, jak to się mówi, w takim przykładzie, zawsze jest ryzyko. Zawsze. Pokazujesz 10 osobom, zawsze się znajdzie ktoś, kto nie rozumie albo powie, że to wszystko jest bez sensu. Więc to zawsze jest obarczone dużym ryzykiem. Ale jeżeli chodzi o tą stronę biznesową, finansową, to akurat bardzo mi się podoba pokazywanie takich przykładów. Bo jest to żywy dowód na to, że oni wydają pieniądze bardzo świadomie. Mają duże pieniądze, mają duże budżety, bo to są duże firmy, ale nie wydają nic bez sensu. I tak bym chciał tutaj te wątki budżetowe rozwiązać. Po prostu wszystko wydają po to, żeby utrzymać te najwyższe walory i świeże banany dostarczyć jak najszerszej grupie klientów na całym świecie. Nie będę omawiał tych projektów o charakterze kampanii, poszczególnych akcji, ale właśnie zwrócę uwagę, że to oni gdzieś tam w swojej długoletniej historii nauczyli nas, że można kupić banana zielonego, że tylko wtedy on sobie tam tydzień tak poleży w domu i nie ma żadnego problemu. A takiej wiedzy, jeżeli chodzi o jabłka czy truskawki, nie mamy. Nie jest to wiedza powszechna w Polsce, jak należy je przechowywać, czy jak patrzeć w sklepie i ocenić, czy można kupić, czy nie. Dlatego, Albert, to jest taka marka, bo ona szuka klienta, rozumie go i rozgryza, rozciera w pył kolejne problemy. A to był realny problem. No i robi to okrutnie, konsekwentnie, tak? O każdym z tych można by też pogadać, ale mnie bardziej chodzi o to, żeby to tak poczuć. Trzeba opowiadać o tym, kim się jest, dlaczego fajnie to zorganizowaliśmy, dlaczego to działa i dlaczego masz kupić z szypułką taką, a nie taką,
o kolorze takim czy takim, na co masz kupić, co masz kupić, na co, tam z jakim przeznaczeniem, co do przetworów. To wszystko jest zbiorowy wysiłek albo branży, albo liderów, albo regionalnych liderów, ale jeżeli, znaczy ktoś tą pracę musi wykonać. Oczywiście jak się widzi na jakichś wielkich targach na całym świecie, no to to jest bananowa republika, to jest państwo w państwie, tak? To jest fantastyczny brand, ale jak chcemy się uczyć, to uczmy się od najlepszych. Z wielką przyjemnością chciałem Państwa poinformować, że polskie superowoce monitorują aktywność wielu tych znanych brandów i interakcje w ostatnim tygodniu wyraźnie pokazują, że nie mamy się czego wstydzić. Super. Więc spokojnie możemy zejść na podwórko krajowe i coś tu popatrzeć na fajne przykłady od siebie. Te wielkie zagraniczne nie były po to, żeby nas zdeprymować. Były po to, ponieważ są uniwersalne, ponieważ możemy wrócić do studia, ponieważ po prostu wszyscy je rozumiemy. Tak? Gdybyśmy rozmawiali o innych, no część z nas by je rozumiała w lot, tak, i czuła urodę tego przykładu, a część powiedziała, nie znam, nie znam, nie widziałem, no dlatego pozwoliłem sobie pokazać taki ikon. Super, super, bardzo, bardzo to wszystko interesujące i to co było powiedziane wcześniej, mi tu się rysuje taki temat ogromnego przemyślenia i konsekwencji realizacji tego przemyślenia w oparciu o to, że wszystko mam skalkulowane. To tak jak Grzegorz napisał, jest skalkulowane i jest w cenie, i pan Maciej podkreślił to też w swojej wypowiedzi. Wszystko jest policzone. Pytanie, czy my liczymy? I powinniśmy każdy, nie chcę teraz pytać na czacie tutaj, żebyście kurwa nie odpowiadali, ale niech każdy sobie we własnym serduchu teraz odpowie, czy te wszystkie koszty produkcji i inne koszty liczymy, bo teraz słyszycie o kolorach, koszulki są fajne, może jakieś roll-upy, jakieś banery, może jakieś parasolki, prawda, pod którymi, czy namiociki, pod którymi będę sprzedawał te owoce, tak, z jakimś moim logo, są fajne, bo mnie klient z sąsiedniej ulicy zobaczy i tak dalej, i tak dalej. Warto to wszystko skalkulować i przemyśleć, po prostu robić budżety, mówiąc inaczej i mówiąc krótko, i też podchodzić troszeczkę na zasadzie planowania i nie od razu Rzym, to co chcę od siebie powiedzieć, zbudowano, tak? To nie muszę od razu kupić 1000 koszulek, mogę zacząć od jednej, to co, o czym Karol z Weroniką opowiadali, tak? Jeden, też zapytać, co klienci sądzą, jak widzą koszulkę z moim logo, czy z wielką truskawką, to jakie mają odczucia, tak? Zapytajmy, nie bójmy się tych pytań do klientów. Oni wtedy nam sami powiedzą, a co by zmienili, tak? Myślę, że to są dobre przykłady w dobrą stronę. Zadawanie pytań i posiadanie tej informacji zwrotnej bezpośrednio od naszych klientów. Mm-hmm. Tutaj, jak pan Grzegorz napisał, że to trzeba wszystko policzyć, to jest dla nas taka bardzo miła wiadomość. No, prawda jest taka, że ekonomika, no to jest prawie Achillesowa pięta. Ale tu znowu, my chyba po tym webinarze damy link do tego filmu z kongresu jagodowego, tego z Manfredem. On tam w pierwszym zdaniu powiedział, musi być jakość i musi być cena, tylko to trzeba wszystko policzyć, tak? I klient musi zapłacić. Znaczy nie ma żadnego problemu, żeby za to zapłacił. To trzeba wszystko dobrze policzyć. Natomiast jeżeli chodzi o tą Chiquitę, no pokazałem przykład marki takiej, która ma ewidentną ochotę na to, żeby opowiadać, dlaczego zzywa wtedy i wtedy, jak to transportuje. Niesamowite są filmy czy kity, jak oni mają takie żółte poduszeczki, to jest genialne w ogóle, tak, nie wiem, czy to marketingowiec, czy tam już jakiś tam scenarzysta wymyślił, ale te banany na takich żółtych poduszeczkach jadą w wielu ich filmach. Mają ochotę opowiadać o tym, jak to jest zorganizowane, jaki mają system kontroli, tak, Dlaczego to pachnie i dlaczego smakuje. Oczywiście mają mnóstwo problemów, ponieważ zrywają to nieświeże. Banany, które oni jedzą, to w Europie są po prostu, to jest zupełnie inny produkt. Więc, ja to, oczywiście, ale...
słówko komentarza a propos tego, co pan powiedział, wystąpienie pana było transmitowane z kongresu jagodowego, gdzie była wypowiedź, było transmitowane i ja teraz w komentarzu rzuciłem. Fajnie. Także możecie, kochani, do niego wrócić, możecie sobie otworzyć. Oczywiście zachęcamy, żebyście tutaj z nami byli, słuchali i komentowali dalej. Dziękujemy za miłe komentarze. Tutaj też Grzegorz pisze, że bardzo dobra rozmowa na temat ekonomii. Na temat ekonomii trochę też, ale tutaj pan dr Dariusz Paszko jest takim naszym guru ekonomii ogrodnictwa, moglibyśmy powiedzieć. A tutaj temat jest trochę inny. To jest temat właśnie o promocji też, ale ja wrócę do tych przykładów, które były pokazane wcześniej. Owoce to jest nasz jeden produkt podstawowy. Zamknę to słowo w cudzysłów, ale oprócz owoców mamy jeszcze możliwość, my jako plantatorzy, ale też i przy współpracy, przygotowania całej masy innych produktów. Lody, tu nawiązuję do państwa Maruszewskich, tak? Dżemy, konfitury i tak dalej, inne produkty, które możemy dostarczać, tak? I teraz, jeżeli my to wszystko ubierzemy w marketing i ubierzemy w przekaz taki, że ty, drogi kliencie, w maju, w czerwcu, w lipcu masz moje truskawki z mojej plantacji jako świeży owoc, później masz sok, później masz konfiturę, później masz truskawki mrożone i tak dalej, to my jesteśmy w stanie zbudować taką markę. Więc te przykłady, które pan, panie Maćku, pokazywał, tych największych liderów, najbardziej rozpoznawalnych, to jest w mojej ocenie ta konsekwencja, którą my też musimy się jej nauczyć i z nią po prostu funkcjonować. Przez cały rok, nawet nie sezon, tylko rok, ja bym nawet tak to powiedział. Panowie, piękne rzeczy mówicie. Ja tylko jeszcze zadam pytanie panu Maciejowi. Na ile powinniśmy poszukiwać odmienności, indywidualności w tym wszystkim? Bo ja podam jeden przykład. 2 czy 3 dni temu pojawił się post, gdzie była informacja, że włoscy plantatorzy sięgnęli jako taki wyróżnik do białej truskawki, którą okrzyknęli mianem marki premium, ładnie zapakowali. Ja nie ukrywam, że mieliśmy doświadczenie z białą truskawką u swojego magistranta. Próbowaliśmy ją parę lat temu zasadzić i też wypromować. Coś okazało. Okazało się, że tą białą truskawką w Polsce nikt nie jest zainteresowany, bo każdy mówił, po co przywiozłeś zieloną truskawkę, tak? Bo tu wszyscy oczekują czerwonej truskawki. Właśnie. Czy ta indywidualność to jest ta droga, czy niekoniecznie? To jest. Ja chyba wam, panowie, powiem, jak będzie jakieś słabsze pytanie, bo na razie się po prostu ekscytuję. Znakomite pytanie. Oczywiście traktuję je troszeczkę szerzej. W przypadku białej truskawki może od razu było widać, że będzie pod górkę, tak? Bo będzie trzeba rozgryźć, ale po prostu prawdopodobnie nikt nie rozwiązał tego kluczowego tutaj problemu, postrzegania jej jako niedojrzała. Nie chcę też mówić o szansach żółtej maliny, ale chcę powiedzieć coś innego i tutaj taki ukłon w kierunku wielu naszych tutaj widzów. Chciałem państwu coś pokazać, pewną mądrość ludową, którą bardzo lubię, znowu też mając świadomość, że troszkę może przestraszyć, dlatego włożę pewien wysiłek, żeby ją państwu omówić. To jest, Byszku, odpowiedź na twoje pytanie, czy warto się wyróżnić, czy warto kopiować to, co ktoś zrobił, czy zrobić coś po raz pierwszy. Moja odpowiedź byłaby, że raczej tak, a tutaj jest dowód. Widzimy tutaj dwie tabele, w jednej i w drugiej jest mniej więcej to samo. Po lewej są produkty przemysłowe i dobra trwałego użytku, a po prawej stronie są takie szybko rotujące, w tym spożywcze. Więc może popatrzmy sobie na prawą stronę, ale jak mówię, tutaj i tutaj jest to samo. To są badania dużego domu mediowego w 200 krajach, przepraszam, nie wiem w ilu krajach świata, ale na 200 kategoriach na całym świecie. Takie skumulowane, bo pewna prawidłowość wszystkich kiedyś uderzyła w oczy. Jak to należy czytać? Kolejność wejścia na rynek, pierwszy pomysł, druga firma, trzecia, czwarta, piąta, szósta. I teraz tak, jeśli na rynku pojawia się pierwsza firma z pomysłem, na przykład
Karol podejmuje decyzję, że pokaże wam, jak się sprzedaje tej truskawki. Definiuje sobie jakoś rynek i wchodzi w to mocno. Może nie jest to dobry przykład, ale bierze po prostu ten efekt świeżości i w przypadku kategorii, które widzimy po raz pierwszy w życiu, jakichś miksów na przykład, tak, albo inaczej zupełnie zapakowanych, bierze 100% malutkiego skądinąd rynku, no bo to jest nowość, no wszyscy muszą się tutaj do tego przekonać. Rynek jest mały, a on ma w tym 100%. Teraz pierwsza ciekawa rzecz, którą widzimy. Jeżeli znajdzie się druga marka, druga firma, która to podchwyci i powie, trzeba truskawki sprzedawać tutaj, albo trzeba białą truskawką sprzedawać, tak, to udziały podlegają dość dużemu złamaniu. Po prostu momentalnie pojawia się alternatywa. My nie lubimy monopolu, lubimy alternatywę. Ale zauważcie Państwo, drugi wchodzi na drugie miejsce. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wchodząc w jakiś rynek jako szósty gracz, czy siódmy, można liczyć na relatywnie niewielki udział w rynku. To są udziały ilościowe, czyli w sztukach. Na pewno udziały wartościowe byłyby znacznie, prawda, podrasowane. Czyli 58% ilościowo oznacza co najmniej dwie trzecie pieniędzy z tego rynku wziętych. Szanujący się lider, popatrzmy teraz na ostatnią kolumnę, dojrzała kategoria, wielu graczy, ponad sześciu. Lider bierze 27% ilościowo i ponad 1/3 wartościowo. Lepsi liderzy, którzy potrafią tą kategorią pokierować, biorą często pod 40% pieniędzy. Może troszkę zbyt wyszukana odpowiedź na to pytanie, ale po prostu są naukowe dowody na to, że pierwszy bierze najwięcej i jeżeli nie popełni błędu, jeżeli brzydkie słowo mi przychodzi na myśl, jeżeli nie popełni błędu, to przez lata będzie sprzedawał tych truskawek na tym lokalnym rynku, bo tutaj do Karola nawiązuje, najwięcej. Tak działa nasz mózg. Możemy wrócić do studia. Czyli... Warto szukać. Oczywiście to nie jest proste. Trzeba mieć stalowe nerwy, trzeba dużo próbować. Innowacyjność, czyli zaoferowanie czegoś naprawdę nowego, to nie jest tak, że ktoś nagle jutro zaoferujemy coś innowacyjnego. Prawdopodobnie trzeba wiele razy próbować. Któryś pomysł dopiero wyjdzie. Także to trzeba w ogóle taką kulturę w swoim otoczeniu pielęgnować, żeby próbować. Marusze są na pewno takim przykładem, tak? Tam się szuka, tam się w kuchni rozmawia, tam cała rodzina jest zaangażowana, próbujemy coś. Czasem, może nie, lody, drzewy, jesteśmy soki, odważni. Soki, mamy tak. Cały czas myślą, więc oni na pewno są świetnym przykładem takiego innowatora, który też rzucił się na lody. Daj Boże, że to robili z głową i zaoferują najlepsze truskawkowe lody w tym kraju. Tak, dziękuję serdecznie za tą odpowiedź, bo to mnie ugruntowało w przekonaniu, że robimy dobrze, mówiąc naszym plantatorom, bądź odważny, bądź pierwszy, idź do przodu, nie oglądaj się na innych. Tak? To jest bardzo trudne. Chciałbym do jednej rzeczy jeszcze nawiązać, bo to może być tak, że... Chciałbym do jednej rzeczy nawiązać, bo to może być z jednej strony tak, że my ten rynek musimy wykreować, jakby stworzyć na nowo, ale ja chciałbym przytoczyć, Zbyszku, nasze rozmowy z niektórymi osobami, które zajmują się handlem owocami, jak będąc razem z Adamem Bożeńskim wspominaliśmy o żółtej malinie. I reakcje wtedy byśmy podzielili tych osób, naszych rozmówców, na dwie. Jedni mówili, kurczę, nie znam. Nie wiem, co to jest. Co mam powiedzieć, tak. Nie wiem, co mam powiedzieć. Chyba się nie będzie sprzedawało, bo malina jest jaka jest, a żółta to ja nie wiem. A drudzy mówili, wow, super, dawajcie, bo chcemy do winki. Do tego stopnia, że aż klaskali, Albert mówi, spokojnie panowie, bo ja tutaj wszystko nagrywam, musi być spokój w dźwięku. Tak, tak, więc tą przypowiastką chciałbym powiedzieć to, że czasami to jest takie poszukiwanie i takie sprawdzanie i bycie z drewna, ale czasami to jest tylko po prostu rozejrzenie się wokół siebie. Rozejrzenie się wokół siebie i zapytanie. Tu zacytuję, podkreślając to, co powiedziałeś Macieju, zacytuję Steve'a Jobsa. Ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki tego nie zobaczą. I to tak trochę może być i z owocami.
jak im to damy, dostarczymy, powiedzą, wow, to jest fajne, ja to chcę. Ja chcę codziennie, żebyś mi ten owoc, ten sok, te lody od gospodarstwa Maroszewskich. Tak, Piotrze, tutaj nawiązujemy do gospodarstwa Maroszewskich, do tego nowego, wielkiego, pięknego projektu i kibicujemy. I kibicujemy i zarówno rodzinie Maroszewskich, ale i innym, żeby takie pomysły były. A tutaj, przepraszam, jeszcze się pochwalę, dlatego że po kongresie naszym, gdzie było wystąpienie właśnie tutaj i Macieja z pięknym wykładem i później Karola z Weroniką, panów Maroszewskich, już mam trzy telefony, trzy nawet zdjęcia już przysłane, że tą samą drogą poszli, już budują własne logo, budują własną markę, bo już widzę, że Zbyszku, wymieńmy, możemy wymienić przynajmniej dwie, trzy osoby. Z nazwiska bym musiał, ale tak, pozdrawiam okolice, tak, okolice Tarnogrodu i poznałam okolice Krakowa bardzo serdecznie, jak nas oglądają, tak. Tak, a może się sami, kochani, jak nas oglądacie, to po prostu się tu pochwalcie, bo ja dokładnie też to zauważyłem, że się pojawiają takie rzeczy i super się pojawiają. I teraz jeszcze tu się takie pytanie przewinęło, ja może do niego wrócę. Bo tak, z jednej strony mówimy o budowie marki, tak, ale jak tych marek truskawek, malin czy borówek będzie tak dużo, to ten nasz konsument, idąc na ten stragan, wiesz, co chcę powiedzieć, tak, idąc do tego sklepu, idąc na bazarek, tam, gdzie robi zakupy, no nie dostanie oczopląsu, nie zorientuje się, co on ma, bo on przyszedł po truskawki, a tu widzi truskawki od Mateusza, od Karola, od Michała, od Krzysztofa, od Joanny i prawda, które ma wybrać. Nie ma jakiejś pułapki. Ale myślę, że odpowiedź nie jest trudna. No, od przybytku głowa nie boli. My mamy miliardowy deficyt. Za miliard dolarów jemy więcej owoców egzotycznych niż własnych. Mimo, że jesteśmy taką potęgą. My za miliard dolarów? Miliard dolarów. No my to dwa lata temu policzyliśmy, pokazaliśmy i w ministerstwie. I to jest wielka chyba motywacja do pracy. My po prostu musimy działać z wyobraźnią i wspólnie, bo nowe dojrzewalnie bananów powstają na naszych oczach i to wielkie, więc ale wróćmy do meritum. Tak, pan Albert, pan Grzegorz, tak. Obaj zapytali liczbę mnogą o Włochów. Ja bym powiedział tak, że samo porozumienie się w kilka osób, no to jednak tej innowacyjności też nie funduje. Dlatego Albert, to co robicie, to o czym teraz panowie mówicie, to jest właśnie to, co można zrobić. Promować pewną kulturę, pokazywać ludzi, którzy podobnie myślą, którzy popełniają błędy, uczą się od siebie nawzajem, wspierają się. To możemy zrobić. A Polacy sobie z tym poradzą. Jesteśmy szalenie przedsiębiorczym, szalenie kreatywnym narodem, więc nie musimy nikogo popychać, trzeba tworzyć klimat w branży. I wydaje mi się, że liczba mnoga i klimat to jest dobry czas, żeby powiedzieć troszeczkę o tej integracji. Przepraszam, chcę to tu wrzucić. Panią Sławkę, pozdrawiamy serdecznie. Albert wygra ten, kto będzie tańszy, bo to polskie realia. Kurczę, weźmy wszyscy i połammy ten stereotyp. Naprawdę. Nie konkurujmy ceną. Niech cena będzie wyznacznikiem jakości naszych produktów. Pani Sławko, serdecznie pozdrawiamy i męża również, ale pani najlepiej wie, że jakością można konkurować, bo u pani akurat to już od kilku lat sprawdza się, tak? Że przyjeżdża kupiec na miejsce, on mówi, ja nie chcę tam na giełdę jeździć, ja wolę tutaj przyjechać, wiem, że mam pewny towar i tego towaru właśnie chcę. Tak, ale ja bym naprawdę bardzo sobie życzył, prosił i apelował, żeby złamać ten stereotyp ceny, cena wygra, cena czyni cuda. Albert, mam pewną propozycję. Oczywiście, jeżeli super. To mówi dobry plantator, no to się tutaj nic nie dzieje. Na tak, pewno tu ze Zbyszkiem potwierdzamy, tak. Na pewno to warto, żeby, bardzo dobry. Żeby posłuchał tego upublicznionego wykładu z kongresu jagodowego, bo tam poświęciłem troszeczkę czasu, żeby przedstawić takie dwie filozofie podejścia do biznesu. No jedna właśnie ceną to przeświadczenie, że no musimy zaoferować troszkę taniej i wtedy chyba będzie dobrze. I tą drugą taką bardziej projakościową. Z bardzo taką chyba ciekawą puentą, że jedno i drugie jest dopuszczalne, jedno i drugie jest bardzo trudne, ale jest pewna różnica. Zachęcam do obejrzenia. Natomiast uciekł mi troszeczkę wątek.
To wróci, to może ja jedną rzecz jeszcze, no, jeszcze powiem. A propos właśnie tej konkurencyjności ceny. Tutaj się powołam na taką opowiastkę. To ja szybciutko. Opowiastkę, którą zasłyszałem od Pawła Tkaczyka. W świecie marketingu osoba bardzo znana, popularna. I on kiedyś dostał takie pytanie. Są koło siebie w jednym mieście dwa sklepy rowerowe, tak, i konkurują. I konkurują ceną. Jakie mogę jako właściciel sklepu wyróżnić się? Tak? No i Paweł mu wtedy odpowiedział w ten sposób, na tym przykładzie. Dołóż na przykład serwis. Nie obniżaj ceny, bo masz koszty i tak dalej. Bądź konkurencyjny cenowo, ale daj klientom coś ekstra. Daj im na przykład serwis rowerów, czy przygotuj ten rower do tego, żeby klient mógł nim ze sklepu wyjechać. I to jest taki przykład, który moglibyśmy mnożyć i w wielu tutaj dziedzinach i branżach pokazywać, tak? Okej, nie jestem najtańszy, ale daję coś ekstra, daję coś więcej. Coś, gdzie indziej na przykład będziesz za to musiał zapłacić. Ja bym powiedział znowu, że z punktu widzenia firmy, tutaj cały czas nawiązuję do pani, która ten wątek ceny nam tutaj zaproponowała. Z punktu widzenia firmy to jest oczywiście dopuszczalne, no być sklepem ciut tańszym, czy tam oferentem ciut tańszym. Natomiast z punktu widzenia branży takie rzeczy są wielkim problemem. Ponieważ z ceną jest tak, że można iść w dół, ale jest bardzo trudno podejść do góry. Dokładnie. Jeżeli konsument dostał dowód, jeden, drugi, trzeci, że można jabłko czy truskawkę kupić za tyle, to jutro nie zapłaci więcej, bo on będzie czekał do pojutrze. Nie będzie pytał, nie będzie się zastanawiał i tak dalej, więc zejść można z 9 na 8. To jest bardzo proste i wygeneruje to pewien ruch. Natomiast patrzę znowu na branżę. Liderzy branży, ludzie najbardziej opiniotwórczy powinni ze wszystkich sił promować to, o czym powiedział Albert. Czyli poszukiwanie pomysłów na urywanie 10 groszy złotówek do góry, bo jest to odpowiedzialne społecznie. Natomiast tak, wątek ceny jest oczywisty. Przecież my mówimy o tym, żeby coś sprzedać, tak? Mamy coś za coś. I wydaje mi się, że tutaj, jak tak rozmawiamy, warto popatrzeć na to jak na ułamek. Po prostu w mianowniku jest cena. Jest jaka jest. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że 8 na 9, że ma to pewne konsekwencje, ale ona jest. I tutaj pole manewru, tak jak mówiła pani, jest bardzo małe. Jest presja, chodzi o 10 groszy. Natomiast w liczniku możemy wszystko. I właśnie o to chodzi, że my musimy wykonać wielką pracę w liczniku tego ułamka. Czyli znacznie zwiększyć percepcję jakości i atrakcyjności tego, co mamy. Momentalnie atrakcyjność oferty się zmienia. Tak? Samą ceną, majstrowanie z ceną, no to już mówiliśmy przed chwilą. Przytoczę tutaj naszą wczorajszą rozmowę i tą analogię, to porównanie do restauracji, która nam w dyskusji wczoraj wyszła. Tak? Każdy z nas był w restauracji, był w miejscu, gdzie jadł posiłek. I my tam idziemy zjeść. Jesteśmy głodni albo chcemy się z tym spotkać, idziemy zjeść. Ale to co Maciej wczoraj powiedziałeś, zacytuję twoje słowa, wchodzimy do restauracji i widzimy jakieś stoły poobijane, bez obrusów, wystrój, który już nas wypędza na sam widok i pytanie, czy my zjemy w takiej restauracji? No nie, będziemy... Oj, ta metafora wczoraj nam się tak podobała, bo ona była mocniejsza, mianowicie to odmalowaliśmy taki obraz restauracji, knajpki, jakiegoś baru, do którego wchodzimy i widzimy i słyszymy kłótnie w kuchni. Tak, tak. Mocne tak. Słowa, często niecenzuralne. I co robimy? Powiemy, chodźcie kochani, Paulinko, przygotujcie nam. Wchodźcie, zjemy tutaj. Czy uciekamy? No to jest też wielki taki dylemat. Branża ma, to nie wiem, czy to jest historycznie jakoś uwarunkowane, ale ma taką manierę, żeby wszystkie swoje problemy artykułować tak na widoku publicznym. To jak, bluzganie w kuchni restauracji. Rzecz absolutnie niedopuszczalna, ale to długi wątek i chyba na taką osobną dyskusję. Pozwólcie, że nawiążę do tego, że pan Grzegorz czy pan Albert
mówił, że Zbyszek powołał się na Włochów, którzy zrobili coś razem. I wydaje mi się, że to jest takie zapraszające, żebyśmy my popatrzyli, bo my też trochę rzeczy robimy razem i tworzy to chyba jakiś taki klimat. Tak, mój imiennik, którego pozdrawiam, tak, tutaj napisał to, co powiedział pan Zbigniew, zwraca uwagę na inną rzecz, włoscy plantatorzy, czyli nie indywidualni plantatorzy, ale plantatorzy jako całość. Jeśli każdy plantator w Polsce będzie promował własną markę, Polacy pogubią się w tym tłoku. No już na to odpowiadaliśmy, że się nie pogubią, bo jednak ten bufor mamy bardzo duży. I teraz czas na polskie super owoce. Chciałbym opowiedzieć pewną historię. Myślę, że ona tutaj jest na miejscu, żebyśmy tak poczuli. Chociaż rzeczywiście zbliżamy się tak generalnie do końca. Tu się wszystko zaczęło od borówek, dobrze pamiętacie. Dokładnie 5 lat temu. Już 5? Tak. Na konferencji borówkowej, która już za półtora tygodnia, no tam właśnie powstała taka idea, żeby coś zrobić, to taka śmiała idea, żeby zrobić wspólnie, ale jedną rzecz. Żebyśmy się nie pogubili, żebyśmy razem zrobili jedną rzecz. Tą jedną rzeczą był 1 lipca, Dzień Polskiej Borówki. Na zdjęciu jest pan Szymon Gruźlewski, który w jednym z wywiadów, może nie był to jeden z nie pierwszy wywiad, ale w którymś powiedział, że no kilogram rocznie, tak ambitnie powinniśmy patrzeć. Wtedy to się wydawało ambitne, dzisiaj już 8 milionów Polaków je kilogram borówki rocznie. No te koszulki też niebanalne pamiętam, bo zależało nam na tym, żeby szerokim łukiem ominąć jakieś dyskusje, ta czystość, ta sterylność, higiena była też tym wszystkim ważna, identyfikacja, żebyśmy się poczuli razem, no i kolejna taka symbolika, kolejne rytuały, które powstawały, otwarcie sezonu przez najmłodszego plantatora. Wiem, że w tym roku jest taki pomysł, żeby wrócić do pomysłu sprzed 5 lat, by to było spotkanie pokoleń, by najmłodszy plantator otrzymał te borówki z rąk najstarszego, a przynajmniej najbardziej szanowanego w branży. Także będziemy wybierać w tym roku dwóch, i najmłodszego, i tego, który by tutaj tego zaszczytu dostąpił. Tą konsumpcję jako pierwsza komentowała dietetyk, potem pediatra. Tak? Mówiliśmy o tym, że są znakomite, że są bezbłędne, że od 6 miesiąca życia czym więcej, tym lepiej. No i lgnęliśmy do konsumentów. Wiele wspólnych projektów, inicjatyw, zaproszeń na plantacje. No i sukces mierzony choćby popularnością borówki wśród polskich dietetyków, tak jak ona podbiła rankingi najzdrowszych owoców na całym świecie, tak stało się to również w Polsce. I na bazie tych dobrej energii, pokazania, że można coś zrobić razem, Albert wspominał tutaj, jak graliśmy razem w gałę, tak? No właśnie ci ludzie, którzy grali, tutaj są. Malina, truskawka, truskawka, malina, borówka, porzeczka. Od początku było z nami mini kiwi. Nie wiem, czy będzie okazja, żeby coś jeszcze tutaj powiedzieć. To chyba nie było przypadkowe, bo jest głęboki sens takiej współpracy. Ja nie wiem, czy do końca dzisiaj jeszcze wszyscy czują, że to jest takie racjonalne, być może te emocje na niektórych tylko pchają, ale to jest prawie biznesowe to, co robimy. 97% Polaków je truskawki. Za chwileczkę rozglądamy się, cieszymy się pełnią sezonu truskawkowego i wypatrujemy pierwszych polskich malin. I gdzieś nam ulatuje 2 miliony ludzi. Za chwilę nam ulatuje 6,5 miliona. Gdybyśmy potrafili ich utrzymać, dokonalibyśmy geometrycznego wzrostu konsumpcji. Mamy pełnię sezonu na jeden owoc i wypatrujemy pierwszych polskich owoców kolejnego. To jest pewna definicja jagodowej sztafety, którą staramy się jakoś kultywować. O, jest okazja kapitalna, bardzo lubię to zdjęcie. Nie jest jakieś szczególne, tam jakaś kotara z tyłu, ale ten pan po prawej to jest pan profesor Latocha, człowiek, który... Też za mało o tym wiemy. No, człowiek, który wymyślił mini kiwi, zrobił mniej więcej to, co Amerykanie z borówką. Udomowił ten gatunek. I dzisiaj bardzo mądrze go prowadzi, bo gdyby tylko pstryknął, bylibyśmy największym producentem mini kiwi na świecie. Ale on patrzy w trochę dłuższej perspektywie.
Dlatego to zdjęcie jest takie piękne. Bo mimo wielu rozlicznych obowiązków, profesor przyszedł na taki spotkanie, event promujący truskawkę z dziennikarzami i promował, tak, promował truskawkę. Gdybyśmy to potrafili robić całym środowiskiem, ludźmi reprezentującymi 106 tysięcy ludzi produkujących owoce jagodowe, to by zrobiliśmy wszystko, co chcemy, co nam się marzy, no bo to jest taki potencjał. Więc staramy się tak patrzeć. Truskawka, malina, jagoda kamczacka, bardzo taki, bardzo energetyczny tutaj zawodnik, tak potraktuję to po piłkarsku, bo to już mamy 11, bardzo aktywny, bardzo, nie ma gatunku, który by zapraszał więcej ludzi na plantację. Agrest, który, no nie wiemy czy jest taką naszą achillesową piętą, czy mu naprawdę wszyscy musimy pomóc, czy też się obroni, no przecież takie też ikona, takie owoce. Borówka, o której już mówiliśmy, czarna, czerwona porzeczka, aronia, no co drugi gatunek, prawda, jesteśmy największym producentem na świecie, jeżyny, mini kiwi. Postanowiliśmy wszyscy razem nie mówić o sobie per owoce na M, albo per owoce jagodowe, bo to nie tłumaczy, wielu ludzi nawet do lasu pcha słowo jagodowe. Wybaczcie panowie, ale ja patrzę tak jak konsument, a nie biolog, więc poszliśmy w tę stronę. To jest bardzo atrakcyjne pojęcie, ponieważ na całym świecie przez super żywność, super owoce określa się produkty o wyjątkowych walorach, ocierające się prawie o żywność funkcjonalną. Ale zrozumieliśmy coś jeszcze, że wszyscy razem i tylko razem możemy zaoferować konsumentowi, a on jest dzisiaj podczas tego naszego spotkania tutaj no, naprawdę najważniejszy, że z jego punktu widzenia ta nasza współpraca jest nową jakością. Bo razem możemy zaoferować mu filiżankę owoców jagodowych codziennie albo do każdego posiłku przez 8 miesięcy roku. Musimy się tylko sprytnie wymieniać, podawać sobie pałeczkę, a on będzie elegancko obsługiwany. Więc jest w tym głęboki sens, w tym pozycjonowaniu, bo to pozycjonowanie jest, Albert, jest jednym z pomysłów na to, żeby znowu urwać parę groszy do góry. Że to nie są zwykłe owoce. Z badań wynika, że jak Polak ma 10 truskawek na talerzu, to zje 7, a te 3 to już idzie z szypułkami do kuchni, do kosza. No, taka jest ich wartość. Więc my musimy ciężko pracować nad tym, żeby postrzegana wartość każdej z tych kulek była bliska kawiorów. Razem możemy działać bardzo aktywnie. To są przykłady aktywności od kwietnia do października. Tak? Nie jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby je umawiać. Takie spotkania notabene online będą się odbywały w przyszłym tygodniu z producentami każdego gatunku z osobna. To będzie na lepszy czas. Ja chcę tylko powiedzieć, że dla każdego z tych gatunków staramy się dotrzeć do ludzi, którzy właśnie tą jakość budują, którzy sprzedają i drożej, i nie przypadkiem drożej, bo dobrze to przemyśleli, skalkulowali, zainwestowali, odpowiedzieli sobie na te pytania, które Albert zadawałeś. Staramy się wszystkich namówić, że ta komunikacja jest bardzo potrzebna, że musimy mówić, że za tym stoi człowiek i bronić tej jakości utożsamianej no po prostu z producentami. Jeśli nie w zglobalizowanym świecie, no można to robić zupełnie inaczej. Pokazujemy tych wszystkich, którzy potrafią się zintegrować, zjednoczyć i podjąć decyzję o tym, że zrobimy coś wspólnie. Zaprosimy Polaków nie do mnie, tylko na plantację jagody kamczackiej w całej Polsce. Chcę powiedzieć, że no tam jest wiele jest w tym przyjemności, bo często się widzi ludzi, którzy są po raz pierwszy na plantacji, wam się to panowie chyba wszystkim, którzy nas słuchają, nie mieści w głowie, ale tacy ludzie są. Oczywiście jak widzą taki gatunek jagoda kamczacka, to mają prawo go widzieć po raz pierwszy w życiu, ale my się też uczymy obsługiwać ich, pokazywać ich, że to się jedno różni do drugiego, że jedno jest lepsze na takie przetwory, drugie na takie, że deserowo można w ten sposób. Ta edukacja jest potrzebna. Ktoś mądry, chyba Tomek Werner, powiedział, że należy pracować nad tym, żeby na każdej nowej plantacji przeznaczyć po prostu z rozmysłem, przeznaczyć 2-3 ary na takie miejsce edukacji, kocyki czy ławeczki, tak, żeby w tę stronę iść.
No i oczywiście w miarę konsekwentnie przekonujemy wszystkich, że musimy promować codzienną konsumpcję, codzienną konsumpcję, codzienną. Słowo codzienne jest chyba najważniejszym słowem w tym wszystkim. Można zapomnieć o całej reszcie. Podczas kongresu opowiadałem o tym, że można się dopatrzeć w tym, co robimy, pewnego patentu. Pokazujemy ludzi, plantatorów, ich pasję, pokazujemy jakość i tym patentem jest, nie ma żadnych agrotechnicznych wątków, w ogóle ten język jest obcy w komunikacji. Dlatego mnie tak bardzo boli, że te wydarzenia branżowe tak wyglądają. Znaczy, gdybym ja nie wiedział, jacy fajni ludzie to prowadzą i jakie mają wielkie serca, ja bym się czuł jak na wydziale biologii. Więc my tego języka w ogóle nie mamy, my pokazujemy jakość przez pryzmat uśmiechniętych dzieci i urody. No, pandemia oczywiście pokrzyżowała szyki, bo wszyscy się zafiksowaliśmy na odporności, ale uroda myślę, że jest tutaj ponadczasowa, bo to jest ta krótka korzyść. Jesz, fajnie wyglądasz, atrakcyjność, z tego powodu kupujesz, a nie dlatego, że nie zachorujesz na coś za 30 lat. Znaczy, to jest bardzo ważne i też to robimy, harujemy strasznie. Teraz luty jest światowym miesiącem walki z nowotworami i bardzo dużo zrobiliśmy w tym temacie, żeby owoce jagodowe skojarzyć. Niewinny post na fanpage'u stał się po prostu hitem. Setki, 1200, 1300 już się tam zatrzymałem, mnóstwo udostępnień, właśnie ten temat. Niemniej jednak uroda jest ważniejsza, bo uroda generuje zakupy. Zjem i już czuję na policzkach, czuję, to pracuje. To określenie dziewczyna jak malina jest takie symboliczne dla tego, o czym tutaj mówię. To jest ważne. No i smak, dlatego poza dzieciaczkami coraz więcej konsumpcji. To są zdjęcia, które komunikacja, która jest nam wszystkim potrzebna, tak? Radość konsumpcji, dzieci, które lubią te owoce, no i coraz więcej kucharzy w naszym gronie, coraz więcej kulinariów. To jest bardzo ciekawe zdjęcie, które w ogóle dużo pokazuje, o co nam chodzi, na pewno w czym jest wielki potencjał. Po lewej szkółkarz, plantatorka, przetwórca i kucharze. To jest łańcuch, tak? Zobaczcie, jakie to jest skomplikowane. To nie jest po prostu owoce czy coś. Ile tutaj ludzi, jeszcze hodowcy na kongresie, prawda, złożyli oficjalny protest, że należy ich tutaj docenić, bo oni pracują jeszcze wcześniej. Ile ludzi musi pracować, żeby tą wartość wypracować? Mówimy o łańcuchu wartości, a razem z detalistami o łańcuchu. To wszystko podsumowaliśmy. Na stronie i w branżowych mediach jest podsumowanie. Czas na polskie superowoce, podsumowanie na łamach i zaproszenie do rozmowy, do konsultacji online. Plantatorzy wszystkich gatunków, 11 rokitnik dochodzi, oficjalnie mogę powiedzieć, w tym roku taka jest wola i podobno Deren jest na ławce, ale na razie rokitnik, więc plantatorzy rokitnika też spotkają się już w poniedziałek online, żeby porozmawiać o tym, no jak ambitnie i co trzeba zrobić, żeby się integrować. Opisaliśmy również wszystkie plany, które są na piśmie, które Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw jest zdeterminowany, żeby wdrożyć. Mnóstwo procedur i tak dalej, ale no to jest plan i o tym trzeba rozmawiać. Dzisiaj mieliśmy przykłady takich marek, które demokratyzują, czyli próbują po prostu dotrzeć pod strzechy, jak najdalej, jak najdłużej. Myślę, że my też tak chcemy, żeby coraz więcej ludzi miało blade pojęcie o tym, co się robi, dlaczego się robi racjonalnie. No i też miało w tym trochę fanu i mogło się dołączyć. Minimum, co można zrobić, to korzystać z tego kontentu, który jest produkowany codziennie w wielkich ilościach. Pokazałem, że fanpage'a nie musimy się wstydzić, no, że pełną parą tam się mieli. 365 dni w roku jest tam kontent neutralny, w tym tak ciekawy, jak dotyczący strategicznej zupełnie sprawy, o której będę chciał jeszcze powiedzieć, ale może zróbmy sobie przerwę, byliśmy w studiu. Okej.
Tak, ja z dużą sympatią i radością patrzę na kampanię Czas na Polskie Super Owoce i patrzę, jak ona od takiego raczkowania w zasadzie zborówką później się dość szybko rozlała na inne gatunki i jak dość szybko została też dostrzeżona przez media branżowe, ale tutaj dla mnie odbiorcą jest przede wszystkim konsument i media niebranżowe, tak? Czyli to nasze podwórko, tylko iście szerzej, tak? Stąd też moje wizyty tutaj troszeczkę się pochwalę i powiem to, co kochani wszyscy wiecie, w pytaniu na śniadanie. Skąd one się wzięły? No właśnie stąd, z kampanii, tak? Szukali, zadzwonili, zapytali, pojechałem pierwszy raz i teraz mam przyjemność od czasu do czasu bywać, tak? Nie jestem jedyną osobą, która mówi o owocach jagodowych, bo tam w sezonie w tej audycji, w innych audycjach, w innych mediach, na spotkaniach też Radio RMF było, tak? Ogólnopolskie potężne media. To się przejawia i można mówić dobrze, mówić sympatycznie i zachęcać. No to jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Czym ludzie więcej wiedzą, tym potrafią docenić i potrafią decyzje zakupowe kierować troszkę i troszkę inaczej, z korzyścią dla producentów. Chciałbym panowie i szanowni państwo poświęcić kilka ostatnich minut, jeżeli tak mamy w ogóle wyobrażenie, że nasze spotkanie będzie trwało 2 godziny, na sprawę no, ostatnią w tej hierarchii, może nawet najważniejszą, ale to państwo zadecydujecie. Można? Okej. Tak, pewnie i przejdziemy trochę do pytań, trochę do dyskusji i do podsumowania, także jeszcze na chwilę oddamy panu głos, oddamy tobie głos, i tym bardziej, że rzecz ciekawa, bo ta połowa, sukcesu kusi. Tak, na pewno słyszeliście państwo to hasłowo połowa sukcesu. Spróbuję wyjaśnić, o co chodzi. Oto mamy prosty pomysł na lepsze życie i na wartościową, zbilansowane, dobrze posiłki, ale muszę zacząć znowu tak wziąć krok rozpędu, żeby wszyscy się tym naprawdę pocieszyli. To jest coś, co pamiętamy jeszcze ze szkoły. W wersji chyba najlepszej, jaką udało nam się znaleźć, bo piramid żywności i żywienia jest bardzo dużo. W miarę czytelnej. Jak się tak dopatrzeć, to godne miejsce warzyw i owoców jest. Te rekomendacje były tam, tylko że nikt ich nie widział. Nikt w piramidzie nie widział, że mamy jeść owoców i warzyw tak gigantycznej ilości, żeby było dobrze, żeby otrzymać ocenę dostateczną. Dostatecznie dobrze się odżywiać, nic wybitnego. I my postanowiliśmy też przyłożyć rękę do tego, żeby piramidę pogrzebać. Jest taki fajny tekst, zostawmy piramidę Egipcjaną. To się wydarzyło. Oficjalnie już Polska przeszła na talerz. Talerz wymyślili Amerykanie dawno temu. To jest znowu talerz GIS-u, jeden z bardzo, bardzo czytelny. Warzywa i owoce po lewej stronie, połowa, zdrowe białko i skrobia, pełne ziarno, tak, w tych po 1/4. Jak sobie to uprościć, to gdzieś tutaj to zdjęcie po prawej, no to można sobie nawet tak namalować. Są truskaweczki, są boróweczki, są owoce. Jest. Tak to wygląda. Myśmy jednak znacznie już dawno temu zauważyli, że nie jest dobrze. Że tych parę kulek na talerzu to jest tylko zamydlenie nam oczu. I chcę powiedzieć ze smutną satysfakcją, że mieliśmy rację. Dzisiaj, kiedy talerz się popularyzuje, coraz więcej talerzy jest takich, w której jest to wymieszane, albo jeśli pojawia się nazwa, to jest to upraszczane do tego, co realnie Polacy nakładają na talerz. Tak będzie, ponieważ my Polacy nie nakładamy owoców na talerz. My sobie możemy tam wrysować 3 maliny, 2 borówki, ale wiemy, 8% ludzi dokłada owoce jagodowe do śniadania. To po prostu jest, ten symbol tego nie pociągnie. Macie tutaj państwo przykłady na to, że owoce zginą od tego genialnego symbolu, jakim jest talerz. Bo jest genialny, bo popycha nas do przodu. Na pewno dla producentów warzyw wydaje mi się, że powinien mieć w domu na ścianach 2 obrazki. Jednym z nich talerz.
Dla nich to jest w ogóle silnik rakietowy do sprzedawania każdego warzywa w Polsce. Tu wreszcie widać, że one stanowią, mają stanowić połowę tego, co jemy. Natomiast owoców musimy znaleźć pomysł na ich obronę. Nasz pomysł polega na tym, żeby opanować, żeby kształt tych rekomendacji nie był tak idealny, żeby to nie było koło, tylko żeby zaanektować to pole, które jest znane w polskiej kulturze jako pole na kompot i żeby mówić o filiżance owoców jagodowych właśnie tam. Do tej koncepcji przekonaliśmy również sadowników, którzy powiedzieli, że to jest fajna koncepcja, tylko że pozwolimy oczywiście, że oni tam będą kładli jabłko. Okej, bo to właśnie na tym polega, żebyśmy jako sektor zrozumieli, że oto jest coś, co nas łączy. Stworzyliśmy do tego taką pełną identyfikację wizualną. Można ją sobie całą się zapoznać na stronie właśnie połowasukcesu.pl, więc nie będę tego tutaj robił. To jest ta strona Połowa Sukcesu, jak opowiadać o warzywach, owocach i wszystko to. Stworzyliśmy cały system identyfikacji, który sprawia, że liderzy, organizacje branżowe, ale również firmy reprezentujące 30-40 dużych gatunków w Polsce mogą komunikować się, fundując sobie synergię i mogą strategicznie wspierać taki oto kształt rekomendacji żywieniowych. To może być po prostu atrakcyjne wizualnie i w social mediach. Pracujemy nad tym, żeby akcentować stałą obecność owoców. Oczywiście nie ma problemu, żeby tam na talerzu też się pojawiły, tak? No, nie bądźmy tacy ortodoksyjni, no jest okej. Tylko że musimy pracować nad tym, żeby owoce lub filiżanka soku lub jabłko, tak, się tam pojawiło. Razem, wspólnie możemy to obronić. Dlaczego mówię obronić? Bo jeżeli w podręcznikach zostanie wydrukowany talerz bez owoców po prawej na górze, na 30 lat, tak jak mniej więcej piramida tam gościła, to leżymy. To po prostu, może inaczej, no to wielkie narzędzie tak potrzebnej edukacji żywieniowej będzie kulało i nie wygeneruje owocom szczęścia. My staramy się to robić, projektując posiłki, dania, w których pokazujemy połowę warzyw i dobre proporcje drugiej połowy i stałą obecność owoców po prawej. To są przykłady truskawkowe, jest ich coraz więcej, po prostu coraz więcej ludzi przekonujemy do tego, do takiej wizualizacji. Mam nadzieję, że nam się uda, tak? Czyli że w podręcznikach będzie ten taki właśnie kształt, że my Polacy pójdziemy po rozum do głowy i nie zarżniemy sobie owoców. Przepraszam za mocne, takie nieeleganckie słowo, ale nie wylejemy dziecka z kąpielą, nie zrobimy czegoś, co będzie idealny kształt. Zadowolenie ludzi, którzy patrzą na talerz, jest wielokrotnie większe niż tych, którzy patrzyli na piramidę. Jest idealny, a tak sugestywny, ale bez owoców będzie kłopot. My promujemy wielkim wysiłkiem. Wiecie, ile ludzi musi dmuchać taki ten? Obok talerza stoi filiżanka owoców. No i to jest ten nasz model. Wszystkich do tego namawiamy i czym więcej, tym może się uda. Super. Aż myślinka poczekła na te truskawkowe różne potrawy i dania. Super pomysły, super robota. Gratulacje. Myślę, że cała branża jest wdzięczna za tą pracę, bo rzeczywiście te cyfry mówią piękne rzeczy, tak? Tyle milionów ludzi spożywa owoce i jeszcze mamy coś do zagospodarowania. Zbyszku, do mnie jedna cyfra przemawia, ten miliard dolarów wspomniany. To do mnie przemawia. To tak, jeszcze tak. Działa na wyobraźnię. To aż się chce wyciągnąć po kawałek tego tortu, tak? I zagospodarować w postaci spożycia owoców rodziny. Agnieszko, proszę udostępnij u siebie na Facebooku tą transmisję. Niech twoi znajomi plantatorzy obejrzą. My już powoli będziemy kończyć i podsumowywać to nasze dwugodzinne z wami spotkanie, ale ta transmisja zostanie i na Facebooku, i na YouTubie. Będziecie mogli do niej wracać, oglądać, także nic nie stoi na przeszkodzie. Także proszę ciebie, Agnieszko, i wszystkich o to, żeby po prostu udostępniali. Jeżeli widzicie wartość w tym, co dzisiaj powiedział Marek,
czacie, w dyskusji naszej, ale tej wspaniałej dyskusji, która odbywa się na czacie. Bardzo serdecznie dziękuję za każdy komentarz, za każde słowo, które tutaj padło i za to, jak wy ja może powiem tak, jest to dla was inspiracja. Bo to było naszym celem, prawda Macieju? Żeby dać wam inspirację, że ta łubianka dwukilogramowa gdzieś tam na ulicy to nie jest koniec świata, że my naprawdę mamy możliwości, narzędzia i tak dalej, i tak dalej. I one nawet nie leżą na ulicy, bo są na wyciągnięcie naszej ręki. I przede wszystkim, że ta łubianka przysłowiowa stojąca na ulicy to nie jest przyszłość. To nie jest przeszłość. To jest przeszłość. To nie jest to, do czego powinniśmy dążyć. Tak. Słowo narzędzie nam się kiedyś pojawiło na konferencji truskawkowej na TSW. Pamiętacie, było wiertło. Prosili siebie, żeby je sprzedać. I wtedy uzmysłowiliśmy sobie, że truskawka jest właśnie tylko narzędziem, nie jest celem w samym sobie. Że ludzie tak naprawdę nie są po to, żeby kupować truskawki. Ludzie chcą fajnie żyć. Chcą mieć fajne posiłki, chcą zdrowo żyć, dać zdrowe rzeczy dzieciom, a my jesteśmy narzędziem. Musimy mieć tego świadomość, musimy robić wszystko, żeby pasować do ich układanki, do wyobrażeń o zdrowym stylu życia. Dlatego pewne obrazy są wskazane, pewne są karygodne, dlatego energetyczne kolory, wesołość i pozytywność naszej komunikacji jest bardzo potrzebna. To starałem się powiedzieć. Wydaje mi się, że Grzegorzu, tutaj przerwę komentarzem Grzegorza. Jeżeli my tego rynku nie zmienimy, my plantatorzy, my na to nie wpłyniemy, to ktoś to zrobi za nas. Jak zrobi za nas, bez nas, to tak jak Maciej powiedział, nie ma nas. Nie ma nas. Dokładnie. Nic bez nas, od nas, powiedział klasyk i tego się trzymajmy. To jest nasza branża, to jest nasz dom, to jest nasze podwórko i my tu musimy mieć jako plantatorzy, jako środowisko, zrzeszenie, organizacje i stowarzyszenie, głos. Głos decydujący i głos słyszalny. Tych motywacji, myślę, i takich celów może być jeszcze więcej. Mnie się wydaje, że rzeczywiście 106 tysięcy ludzi uprawiających owoce jagodowe może być podmiotem. Nic więcej, tak? Ale podmiotem. No, po prostu rozmawiać i kreować pewne rzeczy, nie przesądzając, czy się to uda, ale na pewno traktować się podmiotowo. Wszyscy polscy producenci owoców, warzyw i nawet szerzej, wszyscy razem mogą mieć marzenie, by Polacy jedli znakomicie. Mnie osobiście, tak, jakiś taki element prywatny na sam koniec, do dziś bardzo inspiruje spotkanie sprzed 5 lat, kiedy usłyszałem, że dumę, że plantator wysyła te owoce daleko, aż do Singapuru. Pomyślałem sobie wtedy, czy dożyję, czy ile lat minie, żeby oni tam w Singapurze czuli coś takiego. Że kupują rzeczy z Polski, kraju, w którym produkuje się znakomicie i którym je się fantastycznie. Bo prawdopodobnie nie będziemy wyglądać i pachnieć jak Włosi czy Francuzi, nie będziemy tak biznesowo konsekwentni i dobrze zorganizowani jak Niemcy, ale jeść możemy naprawdę znacznie lepiej niż oni. No, bardziej myślałem o tych Niemcach i o Berlinie i o okrutnym żarciu podczas tych wspominanych tutaj targów logistyka. No, to zawsze jest tęsknota. Boże, do domu, czy trzeba wyjechać i wrócić, żeby docenić smak tego wszystkiego. Jak u mamy. I musimy o tym pamiętać, bo jeżeli o tym zapominamy, rządzi cena i słychać tylko to, a ona... To jest uproszczony, zupełnie niepotrzebny obraz. Tak jak to ktoś powiedział, nie możemy, nasz wkład nie może polegać na tym, że zaniżamy światowe ceny. To jest irracjonalne, to jest niegodne, nielogiczne, niemądre. I Albert, o ironię, świat czeka, aż my to zrozumiemy, bo świat też chce zarabiać. Nie boją się nas. Nie boją się, że będzie jeszcze jeden, który będzie mówił o jakości i wkładał nowe pomysły na rozwijanie konsumpcji. Ucieszą się. Tylko my musimy to zrobić, nie? Być podmiotem i to zrobić. Dokładnie. Bardzo pięknie dziękuję i za zaproszenie i za duży wkład w rozwijanie pewnej kultury
takiej strategicznej, może od tej strony bym powiedział, nie marketingowej, a strategicznej, no żebyśmy patrzyli po prostu konsumentem i daleko do przodu, a bieżące techniczne rzeczy. Słuchajcie, co by było, gdyby producenci mebli rozmawiali o sklejkach, o wybarwieniu tam czegoś? Przecież, żeby osiągnąć sukces, notabene jesteśmy gigantycznym producentem mebli, to jest prawdopodobnie w ogóle nasza chluba, skrzyżowanie i technicznych umiejętności, tak? I kreatywności. Producenci mebli myślą o tym, jak zmienia się nasze życie, jak pandemia je wróciła do góry nogami, jak dzieci chcą się uczyć, jak wszyscy chcemy, żeby były kreatywne. To są ich wyzwania, starają się poznać człowieka, ich psychikę. A sklejki, łączenie punktów, to są stolarze, zawodowcy od tego, tak? Natomiast branża musi patrzeć szerzej. I myślę, że wtedy stolarze mają znacznie więcej roboty. Stolarze, czyli my wszyscy rzemieślnicy, tak, którzy są proste rzeczy. Każdy się tam na czymś wąskim zna, ale branża musi widzieć konsumenta i odnosić, czuć satysfakcję z tego, że za nim nadąża i bo tam nawet czasami... Znaczy, przytoczę komentarz Karola, właśnie, który napisał. Którym się podpisujemy jak najbardziej. Wspaniałe spotkanie, dziękujemy Karolu, dziękujemy Weroniko. Ogromne źródło informacji, pani Maciej jest pan inspiracją i wizjonerem. Wpisujemy się w całą filozofię, którą pan promuje. Piękne, miłe słowa, bo to było celem naszego spotkania, żeby dać wam wizję, dać inspirację, kochani, żebyście przemyśleli. Na progu sezonu, nowego sezonu, w tunelach już się powoli zaczyna, na polu się zacznie za chwilkę, przemyśleli i podeszli inaczej, zmienili coś, jeśli to nawet jedną małą rzecz, ale coś zmienili, co dzisiaj usłyszeliście, co usłyszeliście na kongresie lub gdzie spotkaliście się z połową sukcesu czy kampanią Czas na Polskie Super Owoce, żeby po prostu coś zmienić w tym sezonie, żebyśmy jako konsumenci, bo wszyscy też jesteśmy konsumentami, owoce jagodowe postrzegali inaczej. Zbyszku, żebyś mógł zakończyć, to ja jeszcze powiem jedno zdanie. Chcę państwu powiedzieć, że my tak ambitnie cały czas patrzymy do przodu, ale też można się naprawdę cieszyć z tego wszystkiego, co mamy, z tego, co zrobiliśmy. No, fakty są takie, że wszystkie te projekty, które wymieniłem, a jest ich nawet jeszcze więcej, są realizowane z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, czyli tak de facto to jest bardzo ciekawe, to jest rodzaj tego samoopodatkowania przez samych plantatorów. Jak fajnie to jest ułożone, tak? Jaką rolę organizacje branżowe w tym wszystkim odgrywają, liderzy, których wszyscy znacie, tak? Jak to klika, to działa. No, jak tu ktoś napisał, apetyt rośnie w miarę jedzenia. No, dokładnie. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy serdecznie również Macieju za wspaniałe wystąpienie. Myślę, że dalej będziesz takim naszym drogowskazem, jeżeli chodzi o nabranie tego właściwego kierunku rozwoju polskiego i promocji marki, tak? Tworzenia marki polskich gatunków jagodowych. Niestety czas nieubłagalnie minął. Mamy przekroczony już limit, kiedyśmy sobie z Albertem ustalali, że już święcie będziemy trzymać tych 2 godzin, ale w miłym jej towarzystwie, w miłej rozmowie, cennej rozmowie czas szybko leci. Także kochani, dziękujemy serdecznie jeszcze raz za obecność na naszym spotkaniu wszystkim, którzy nas śledzili. Jeszcze raz dziękuję Macieju za wspaniałą wiedzę i do zobaczenia, do usłyszenia. Ja dziękuję za przyjemność współpracy i oczywiście dzisiejszego spotkania. Kochani, pięknie wam dziękujemy, że wytrwaliście te ponad 2 godziny z nami i że te informacje tutaj zawarte będą przez was wykorzystane. To jest dla nas prawdziwa radość. Serdecznie dziękujemy. Spokojnej nocy w zasadzie, bo już jest noc i wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy, do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.